Charles Dickens, opowieść wigilijna, rozdział pierwszy, duch Marleya. Zaczęło się od tego, że Marley umarł. To nie ulegało wątpliwości. Świadectwo zgonu podpisali ksiądz, urzędnik, grabarz i właściciel zakładu pogrzebowego. Scrooge, wspólnik Marleya, także je podpisał, a jego nazwisko było cenione, cokolwiek by podpisał, zwłaszcza na giełdzie. Stary Marley był martwy jak ćwiek w drzwiach, tak mówi znane angielskie przysłowie. Czy Scrooge wiedział o śmierci Marleya? Oczywiście. Jakżeby mogło być inaczej? Scrooge i on byli właścicielami i wspólnikami przez wiele lat. Scrooge był też jedynym spadkobiercą, zarządcą, przyjacielem Marleya i jedynym człowiekiem, który szedł za jego trumną. Przy czym Scrooge nie był zbytnio dotknięty tym wypadkiem, bo okazał się doskonałym kupcem i w dniu pogrzebu obmyślił korzystny interes. Trzeba też przyznać, że Scrooge miał silną rękę, gdy szło o interes. Chwytała ona, ściskała, ze skóry obdzierała swoją ofiarę, nie wypuszczając jej aż po doszczętnym wyzyskaniu. Był to jednym słowem chciwy i stary grzesznik. Twardy i ostry jak krzemień, zamknięty w sobie, milczący i samotny jak ostryga. Zimno wewnętrzne wyostrzyło jego starcze rysy. Wydłużyło nos, zmarszczyło policzki, uczyniło jego chód sztywnym, zaczerwieniało oczy i zabarwiało na niebiesko usta. Gniewnie brzmiał jego ostry głos. Szron pokrywał jego głowę, brwi i chudą brodę. Wnosił ze sobą lodowatą temperaturę, zamrażał nią swe biuro podczas upału i nie podwyższał jej ani o jeden stopień, nawet podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Nie zdarzyło się, aby ktoś z przyjaznym uśmiechem zatrzymał go na ulicy i powiedział: kochany Scrooge, jak się masz? Kiedy mnie odwiedzisz? Żebracy nie prosili go o jałmużnę, dzieci nie pytały o godzinę, żadna kobieta ani mężczyzna nie pytali Scrooge'a o drogę. Nawet psy ślepców musiały go znać, bo gdy nadchodził, wciągały swych właścicieli do domów lub na podwórka, a potem machały ogonami, jakby chcąc powiedzieć: brak oka jest lepszy od złego oka, mój niewidomy panie. Pewnego razu, było to właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia, stary Scrooge siedział w kantorze i pracował. Dzień był przejmująco mroźny. Drzwi biura były otwarte. Scrooge wolał mieć na oku swego pomocnika, który siedział obok w małej izdebce i kopiował listy. Na kominku w pobliżu Scrooge'a tlił się skromny ogień. W izdebce pomocnika ledwie żarzył się jeden węgielek. Wesołych świąt, wuju! Niech cię Bóg ma w swej opiece! Odezwał się sympatyczny głos. Był to siostrzeniec Scrooge'a, który wszedł tak nagle, że Scrooge zauważył jego obecność dopiero wtedy, gdy ten do niego przemówił. Cóż znowu, za głupstwa, mruknął Scrooge. Siostrzeniec Scrooge'a rozgrzał się szybkim chodem i cały był rozpromieniony. Piękna jego twarz jaśniała, oczy błyszczały. Święta nazywasz głupcem, wuju? Jestem pewny, że nie myślisz tak. Przeciwnie, tak właśnie myślę, odrzekł Scrooge i mam rację. Wesołych świąt, jaki ty masz powód, żeby być wesołym, ty, biedaku? Doskonale, roześmiał się siostrzeniec, a jaki ty masz powód, żeby być ponurym, wuju, ty, bogacz? Scrooge, nie mając pod ręką odpowiedzi, powtórzył znowu: głupstwo. Nie bądź taki kwaśny, wuju, rzekł siostrzeniec. Czy mogę być inny, gderał wuj, gdy zmuszony jestem żyć w świecie głupców?
wesołych świąt. Do licha z wesołymi świętami, znać ich nie chcę. Czymże są święta Bożego Narodzenia dla Ciebie, jeśli nie terminem płacenia rachunków, a zwykle wtedy jesteś bez grosza. Z każdym Bożym Narodzeniem jesteś o rok starszy, a nie bogatszy. W ten dzień po sprawdzeniu ksiąg handlowych przekonujesz się, że po 12 miesiącach galerniczej pracy nie masz odrobiny zysku. Gdyby był pracodawcą, to każdy idiota, włóczący się z życzeniem wesołych świąt, zostałby ugotowany w jego świątecznej potrawie i pogrzebany z gałązką choinki zatkniętą w serce. To byłoby rozsądne i słuszne. Wuju, łagodnie mi tygował go siostrzeniec. Siostrzeńcze, przerwał mu wuj surowo. Święć dzień Bożego Narodzenia na swój sposób, a mnie pozwól obchodzić go po mojemu. Obchodzić? Powtórzył siostrzeniec. Ależ ty go wcale nie obchodzisz, wuju. Dajże mi już pokój do licha, sarknął Scrooge. Zobaczymy, co ci dobrego przyniosą tegoroczne święta. One ci zawsze dużo dobrego przynoszą. Przyznaję, że wiele było sytuacji, w których mogłem wyciągnąć korzyści, a jednak nie wykorzystałem ich, odparł siostrzeniec. Między innymi święta Bożego Narodzenia. Mimo to myślę o nich nie tylko jako o czcigodnej pamiątce, ale całego chrześcijańskiego świata, ale także jako chwilach bardzo upragnionych. Są to bowiem chwile dobre, pokrzepiające, radosne. Zawsze oczekuję ich z serdecznym pragnieniem i obchodzę z radością. Są to w długim kalendarzu rocznym jedyne dnie, w których wszyscy, kobiety i mężczyźni, jakby na podstawie wspólnej ugody, otwierają swe często zawirowane serca i myślą o biedniejszych bliźnich. I dlatego, wuju, choć święta te nigdy nie wzbogaciły mnie ani o ziarnko srebra czy złota, wierzę, że przyniosły mi niejedno dobro i jeszcze przyniosą mi wiele radości. Dlatego też chwalę je. Jesteś nienadanówcą, odparł Scrooge, zwracając się do siostrzeńca. Dziwi mnie, dlaczego dotychczas nie zasiadasz w parlamencie. Nie gniewaj się, wuju. Przyjdź do nas jutro na obiad. Scrooge odpowiedział z ironią, że z pewnością przyjdzie i że zaraz zaczyna się szykować. Nie ma nic lepszego do roboty. Siostrzeniec zrozumiał to stanowcza odmowa. Zapytał więc łagodnie, dlaczego odmawiasz, wuju? A dlaczego ożeniłeś się? Ponieważ pokochałem. Ponieważ pokochałeś? Powtórzył Scrooge, przedrzeźniając go w ten sposób, jak gdyby miłość i małżeństwo były największym na świecie głupstwem po Bożym Narodzeniu. Bywajże mi zdrów, drogi siostrzeńcze, lecz ty, wuju, nigdy nie odwiedziłeś mnie tak przed świętym orzękiem. Dlaczegoż więc podajesz mi to obecne za powód odmowy? Bądź zdrów, powtórzył Scrooge. Niczego od ciebie nie potrzebuję i o nic się nie proszę. Dlaczegoż więc nie możemy być przyjaciółmi? Bądź zdrów, mruknął Scrooge. Przykro mi bardzo, żeś taki twardy. Nigdy nie mieliśmy wspólnego żadnego konfliktu, do którego ja dałbym powód. Trudno, uczyniłem propozycję ze względu na Boże Narodzenie. A chociaż mi się nie udała, zachowam pogodny i radosny nastrój. Zatem wesołych świąt. Pomocnik, odprowadziwszy do drzwi siostrzeńca Scrooge'a, wpuścił jakichś dwóch jego mościów. Byli to poważni obywatele o przyjemnej powierzchowności. Zdjąwszy kapelusze, stanęli przy broku Scrooge'a. Z okazji tak wielkiej uroczystości, panie Scrooge, mówił ów jegomość, ludzie zamożniejsi nie uchylają się od wsparcia nędzarzy i wydziedziczących.
zniszczonych, którzy teraz właśnie podczas silnych mrozów narażeni są na wielkie cierpienia. Jest zresztą zwykłym obowiązkiem zamożnych, aby przychodzić z pomocą bliźnim pozbawionych jakichkolwiek środków do życia. A przytułki, domy pracy i domy poprawcze, czy te instytucje przestały istnieć, przerwą mu Scrooge. Oczywiście istnieją, chociaż należy pragnąć, żeby nie stały niepotrzebne. A zatem wszystkie te instytucje istnieją i są czynne, badał u gościa w dalszym ciągu Scrooge. Są czynne bez przerwy, brzmiała odpowiedź. Chwała Bogu, pańskie żądanie i to, co pan na wstępie powiedział, wzbudziło we mnie obawę, że coś wstrzymało ich pożyteczną działalność. Bardzo mnie cieszy, że tak nie jest, ponieważ powszechnie wiadomo, że wspomniane instytucje, pomimo silnych zabiegów, nie są w stanie po chrześcijańsku zaspokoić ani duchownych, ani cielesnych potrzeb wszystkich biedaków. Przychodzimy im z pomocą, zbierając ofiary na dostarczenie chociaż najbiedniejszych jadła, napojów i środków do ogrzania zlodowaciałych mieszkań. Wybieramy ten czas, ponieważ w tak wielkie święta bieda najwięcej daje się we znaki, a zamożni chociaż najwięcej się radują i używają sobie. Na jaką sumę mam pana zapisać? Proszę mnie wcale nie zapisywać, odpowiedział Scrooge. Rozumiem. Życzy pan sobie pozostać ofiarodawcą bezimiennym? Życzę sobie, aby mnie zostawiono w spokoju, rzekł Scrooge. Skoro mnie panowie pytacie o moje zapatrywania, oto jest odpowiedź. Nie cieszę się, ani też nie używam sobie podczas świąt Bożego Narodzenia i nie stać mnie na to, abym przyczyniał się do wesołości i używania próżniaków. Wspieram instytucje, o których wspomniałem. Niech tam więc udadzą się ci, którym nie jest dobrze we własnych domach. Wielu nie może się tam dostać, a wielu wolałoby raczej umrzeć, niż się tam znaleźć, zauważył jegomość. Skoro wielu wolałoby raczej umrzeć, odparł Scrooge, niechże to uczynią i w ten sposób zmniejszą nadmiar ludności. Zresztą proszę wybaczyć, ja się na tych sprawach nie znam i w ogóle mnie mało one obchodzą. Wreszcie nadeszła godzina zamknięcia kantoru. Scrooge z niechęcią opuścił swój stołek i w milczeniu dał znak pomocnikowi, który natychmiast zgasił świecę i włożył kapelusz na głowę. Sądzę, że pan życzy sobie być wolny przez cały jutrzejszy dzień, zapytał Scrooge. Jeśli pan uważa za właściwe, szepnął nieśmiało pomocnik. Ja nie uważam tego za właściwe. Jestem też pewny, że gdybym potrącił panu z pensji należność za ten dzień, poczułby się pan pokrzywdzony. Pomocnik uśmiechnął się łagodnie. A jednak, ciągnął Scrooge, pan nawet nie pomyśli o tym, że to ja mogę się poczuć pokrzywdzony, płacąc panu wynagrodzenie za dzień świąteczny. Pomocnik zauważył lękliwie, że święto Bożego Narodzenia przypada raz do roku. Liche to usprawiedliwienie okradania kieszeni swego pracodawcy, zrzędził Scrooge, zapinając palto aż po brodę. Mniejsza z tym. Ważniejsze jest to, żeby pan, zmarnowawszy na próżniactwie cały jutrzejszy dzień, przyszedł do pracy wcześniej dnia następnego. Pomocnik przyrzekł zastosować się do żądania, po czym Scrooge wyszedł, wciąż mrucząc gderliwie. Scrooge spożył skromny obiad w lichej garkuchni, do której codziennie uczęszczał, po czym udał się do domu. Oprócz Scroogea nikt w nim nie mieszkał. Przy furtce tej bramy wisiała wielka kołatka. Scrooge widywał ją każdego dnia rano i wieczorem podczas swego długoletniego zamieszkiwania w tym domu. Można też śmiało powiedzieć, że Scrooge nie pomyślał o Marleyu ani przez chwilę do czasu, kiedy wspomniał o jego śmierci tegoż popołudnia. Jak to się więc stało, że Scrooge, wsunąwszy klucz w zamek drzwi, zamiast kołatki zobaczył twarz Marleya? Tak, to była twarz zmarłego Marleya. Otaczało ją słabe światło, które zdawało się z niej promieniować. Nie miała
ona ani groźnego, ani przerażającego wyrazu. Spoglądała na Scrooge'a tak, jak zwykle spoglądał Marley na niego za życia, podniósłszy okulary na czoło. Zdawało się jednak, że przerażenie, jakie budził jej widok, pochodziło nie z samej twarzy, lecz wywoływał je jakiś inny, niezwykły powód. Gdy Scrooge zaczął się uważniej przypatrywać, zjawa zniknęła i pozostała tylko znana mu dobrze kołatka. Nagle rozległ się w domu trzask podobny do grzmotu. Każdy pokój na piętrze i każda beczka w piwnicy zdawały się odpowiadać mu echem. Scrooge nie był człowiekiem, którego podobne głosy mogły zatrwożyć. Zareglował więc drzwi i przeszedł spokojnie przez sień, idąc na górę po schodach, posuwał się bardzo wolno, oświetlając drogę świecą. Szedł na górę, nic sobie z tego nie robiąc. Ciemność jest tania, a to było słabą stroną Scrooge'a. Być może tajemnicze przeistoczenie się kołatki skłoniło go do ostrożności. Znalazłszy się w mieszkaniu, przeszedł się po pokojach, które znalazł w zupełnym porządku. Nikogo pod stołem, nikogo pod sofą, mały ogień w kominku. Głupstwo, mruknął Scrooge i machnąwszy ręką usiadł. Oparwszy głowę o poręcz krzesła, spojrzał przypadkiem na dzwonek łączący salon z pokojem na najwyższym piętrze domu, od dawna opuszczonym. Spojrzawszy osłupiał, spostrzegł bowiem, że dzwonek zaczyna się poruszać. Z początku poruszał się tak wolno, że ledwie go było słychać. Wkrótce jednak zabrzmiał głośno, a jakby na hasło odpowiedziały mu wszystkie dzwonki w całym domu. Nagle drzwi piwnicy otworzyły się z głośnym hukiem i Scrooge usłyszał głośniejsze brzęczenie. Wyszło ono z piwnicy, powoli posuwało się po schodach, a wreszcie zatrzymało się przy drzwiach jego pokoju. Ależ to głupstwo, mruczał Scrooge. Nie wierzę, żeby to była rzeczywistość. W tej chwili pobladł z przerażenia, gdyż to coś brzęczącego, nie otwierając drzwi, weszło do pokoju i posuwało się zwolna ku niemu. Zamierając płomień na kominku, wyciągnął się, zajaśniał, jakby mówiąc: poznaję go, to duch Marleya. Po czym znów wygasł. Tak, to był on, ta sama twarz. Ubrany był tak, jak się zwykle ubierał Marley. Ta sama kamizelka, te same spodnie, buty i surdut. Widmo wlokło za sobą długi łańcuch, który obejmował je w pasie i obwijał jeszcze kilkakrotnie. Był odtworzony, Scrooge dobrze mu się przypatrzył. Z kas metalowych, kluczy i zamków, ksiąg kupieckich oraz mocnych, stalowych sakiewek. Cała postać widma była tak przezroczysta, że Scrooge widział przez nią dwa guziki na tyle surduta. Scrooge często słyszał, jak mówiono, że Marley nie miał serca ani żadnych wnętrzności, ale nigdy w to nie wierzył. I teraz jeszcze nie wierzył, chociaż widział zjawę tuż przed sobą i czuł lodowaty chłód jej metalowych oczu. Dziwnie zainteresował go gatunek płótna chustki, którą obwiązana była bandażem twarz widma, czego Marley za życia nie robił. Wciąż jeszcze nie wierzył w to, co widział i usiłował przeczyć swoim zmysłom. Co to znaczy? Zapytał wreszcie swoim zwykłym, mrukliwym tonem. Czego chcesz ode mnie? Wiele, bardzo wiele, odparł widmo. Głos był Marleya. Nie można było w to wątpić. Kim jesteś? Zapytaj raczej, kim byłem? Zabrzmiała głucha, przytłumiona odpowiedź. Kimże więc byłeś? Zapytał Scrooge, podnosząc głos. Jak na ducha jesteś bardzo drobiazgowy.
za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marlejem. Czy możesz, czy chcesz usiąść? Zapytał Scrooge, nie wierząc własnym uszom. Mogę. Uczyń to więc. Scrooge zapytał o to, gdyż nie był pewny, czy istota tak przejrzysta może usiąść na krześle. Lecz duch usiadł po przeciwnej stronie kominka tak spokojnie i z taką swobodą, jak gdyby to było dla niego rzeczą najzwyklejszą. Widocznie nie wierzysz we mnie, zagadnął duch po chwili. Nie wierzę, odpowiedział Scrooge. Jakiego pragniesz dowodu mego istnienia oprócz twoich własnych zmysłów? Nie wiem. Dlaczego nie ufasz swoim zmysłom? Ponieważ często błahostka wyprowadza je z równowagi. Lekka niedyspozycja żołądka zmienia je. Głupstwo, powtarzam. Wierutne, kapitalne głupstwo. Zaledwie Scrooge wymówił te słowa, duch zajęczał i zaczął z łańcuchami w tak ponury i przerażający sposób, że Scrooge przycisnął się do krzesła, aby nie upaść na ziemię ze strachu. Przerażenie jego doszło do najwyższego stopnia. Gdy widmo zdjęło bandaż z głowy, jakby mu było za ciepło w pokoju, a jego dolna szczęka opadła aż na piersi. Scrooge upadł na kolana i zasłonił twarz dłońmi. Litości! Zawołał. Straszna zjawo! Dlaczego mnie dręczysz? Człowieku o nędznym duchu, zaprzątniętym jedynie marnymi sprawami ziemskimi. Wierzysz we mnie czy nie? Wierzę! Westchnął Scrooge. Muszę wierzyć. Powiedz mi jednak, dlaczego duchy włóczą się po świecie? Dlaczego przychodzisz mnie męczyć? Obowiązkiem każdego człowieka jest, odparło widmo, aby jego dusza zjednoczyła się z duszą jego bliźnich i pozostawała w braterskiej z nimi łączności. Ten, który obowiązku tego zaniedbał za życia, musi go wypełnić po śmierci. Och, biada mi! To rzekłszy, widmo znów wydało jęk i wstrząsnęło łańcuchami. Jesteś, jak widzę, w okowach, rzekł Scrooge z drżeniem. Powiedz mi, dlaczego? Noszę łańcuch, który sobie ukułem za życia, odparł duch. Sam przygotowałem każde jego ogniwo. Włożyłem go na siebie dobrowolnie. Dobrowolnie nosiłem, a teraz dźwigać go muszę przez wieczność. Czy nie znasz materiału, z którego jest utworzony? Scrooge drżał coraz bardziej. A może chciałbyś poznać, ciągnął dalej duch, wagę i długość łańcucha, który sam dźwigasz? Co? 7 lat temu był tak ciężki i tak długi jak mój. Od tego czasu jednak pracowałeś usilnie, ażeby go doprowadzić do kolosalnych rozmiarów. O tak, twój łańcuch jest potężny. Scrooge obejrzał się skwapliwie, obawiając się, czy nie ujrzy dookoła siebie żelaznego pogrozu, lecz jakoś niczego nie dostrzegł. Jakubie Marley, odezwał się Scrooge błagalnie. Mój dobry przyjacielu, powiedz mi wszystko, co wiesz. Pociesz mnie, Jakubie, choć słówkiem. Nie mogę, odrzekł duch. Pociecha przychodzi z innych sfer. Ebenezerze Scrooge i bywa przesyłana przez innych posłańców. Nie mogę ci powiedzieć wszystkiego, bo wolno mi wyjawić niewiele. Przy tym nie rozporządzam czasem. Nie mogę nigdy odpocząć ani pozostawać w jednym miejscu. Nie mogę też zatrzymać się nigdzie. Dusza moja za życia nigdy nie wyszła poza ścianę naszego kantoru. Nie wyjrzała poza ciasny krąg naszych marnych interesów. Wiesz o tym dobrze.
Dlatego po śmierci zostałem skazany na nieskończoną, dręczącą wędrówkę. O ja nieszczęsny, podwójnie ujarzmiony niewolnik, wyrzekł. Nie wiedziałem, iż wieki nieustannej pracy dokonywanej przez nieśmiertelne istoty dla tej ziemi muszą zlać się z wiecznością, nim zamierzone dobro zostanie osiągnięte. Nie wiedziałem, że każdy człowiek powinien ofiarować część swojej pracy dla wielkiego dzieła ludzkości, współdziałać w doskonaleniu go. Nie wiedziałem, że żaden żal, nawet najgłębszy, nie może być zadośćuczynieniem za źle spędzone życie, że może okupić jednego nawet ominięcia sposobności spełnienia dobrego uczynku. A ja właśnie tym grzeszyłem. Ja właśnie byłem taki za życia. Przecież ty, Jakubie, byłeś zawsze uczciwym i dobrym pracownikiem, bąknął Scrooge, myśląc też o sobie. Zawsze sumiennie pilnowałeś interesu. Interes, przerwał duch, załamując ręce. To właśnie było moim błędem i grzechem. Ludzkość powinna była być moim interesem. Dobroczynność, litość, wyrozumiałość i łagodność powinny były być dla mnie najważniejsze. Sprawy osobiste, handel, wszelkiego rodzaju spekulacje, to wszystko należało uważać za rzecz drugorzędną, za znikomą kroplę w ocenie obowiązków dla ludzkości. Przy tych słowach, jak gdyby chcąc dosadniej wyrazić bezowocność swej spóźnionej skruchy, podniósł wysoko rękę z łańcuchem i zamachem opuścił ją po chwili. W tej porze roku, podjął znowu, cierpię najbardziej. Za życia szedłem przez tłumy swych bliźnik z oczyma zwróconymi w dół, zajęty własnymi marnymi sprawami, nie podnosząc wzroku ku niebiosom, gdzie błyszczy gwiazda betlejemska. Czy nie było dosyć ubogich domostw, do których byłaby mnie zawiodła? Scrooge był przerażony, słysząc przemawiającego w ten sposób Marleya. Słuchaj mnie, zawołał duch. Mój czas prawie już upłynął. Owszem, słucham cię z uwagą, rzekł Scrooge. Ale Jakubie, nie bądź za srogi dla mnie. Nie bądź też, Jakubie, tak kwiecisty. Powiedz krótko i węzłowato, o co ci chodzi? W jaki sposób staję przed tobą w tej postaci, nie wolno mi powiedzieć. Często zbliżałem się do ciebie niewidzialny, bardzo często. Ta niemiła wiadomość sprowadziła na czoło Scrooge'a kroplisty pot. Zapewniam cię, że nie jest to lekka część mej kary, ciągnął duch. Przyszedłem, aby cię ostrzec i zawiadomić, że możesz jeszcze uniknąć mego losu. Sposobność ku temu ja ci nastręczę, Ebenezerze. Zawsze byłeś moim dobrym przyjacielem, rzekł Scrooge. Dziękuję ci, Jakubie. Odwiedzą cię, mówi dalej Marley, trzy duchy. Twarz Scrooge'a z przerażenia stała się równie blada, jak bezcielesne oblicze widma. Czy to ma być ta nadzieja, o której wspominałeś, Jakubie? Zapytał drżącym głosem. Tak. W takim razie, drogi Jakubie, może lepiej dać temu pokój, rzekł wystraszony Scrooge. Bez odwiedzin, kończył duch, nie możesz uniknąć mego nieszczęsnego losu. Bądź gotów na przyjście pierwszych odwiedzin jutro, gdy zegar uderzy pierwszą po północy. Czy ci goście nie mogliby przyjść wszyscy razem, abym z nimi mógł prędzej sprawę załatwić? Szepnął Scrooge. Drugi duch zjawi się następnej nocy o tej samej godzinie. Trzeci znów następnej, gdy zegar wybije 12. Powietrze było zapełnione milionami widm, błądzącymi we wszystkich kierunkach z gorączkowym pośpiechem i żałośnie jęczącymi. Wszystkie dźwigały takie same łańcuchy jak duch Marleya. Niektóre były skute po kilka razem, ani jedno nie było bez okowów. Wielu Scrooge dobrze znał za życia. Teraz zaś wiedział już, że wszystkie te widma cierpiały straszną karę dlatego,
ponieważ za życia uchylały się od obowiązku pracy dla dobra ludzkości. Chciałbyś powiedzieć zwykłe swoje głupstwo, ale zatrzymał się przy pierwszej sylabie. Naraz poczuł się bardzo znużony. Kiedy Scrooge obudził się, było tak ciemno, że ledwie mógł odróżnić przejrzyste okno od ciemnych ścian pokoju. Ku jego wielkiemu zdziwieniu ciężki dzwon wybił 6, 7, 8 i tak dalej, aż do 12. 12? To niemożliwe. Było przecież już po drugiej, gdy poszedł spać. Zegar mylił się. Lud musiał się dostać między jego koła i tryby. 12. To niepodobna, mruczał Scrooge, żeby przespał dzień i część drugiej nocy. Niepodobna również, żeby słońcu przytrafiło się coś nadzwyczajnego i żeby zamiast południa była teraz północ. Scrooge leżał dręczony niepewnością, dopóki zegar nie wybił 3 kwadransów. Wtedy przypomniał sobie nagle, że według zapowiedzi widma Marleya o godzinie 1 ma się spodziewać odwiedzin jakiegoś ducha. W chwili, gdy rozległo się ostatnie głuche, groźne uderzenie, cały pokój nagle zajaśniał silnym blaskiem i kotara łóżka Scroogea rozsunęła się. Scrooge przysiadł na łóżku i znalazł się oko w oko z nadziemskim gościem. Dziwna to była postać. Niby dziecko, a jednak podobna nie tyle do dziecka, ile do starca widzianego przez jakąś dziwną atmosferę, która oddalając go zmniejszała do rozmiarów dziecka. Włosy rozwiane, spadające na ramiona, były białe jak włosy starca. Natomiast twarz, bez śladu nawet zmarszczek, miała cerę świeżą i rumianą, po prostu młodzieńczą. Zjawa przybrana była w śnieżnej białości tunikę ściągniętą pasem połyskującym tysiącem brylantów. W ręce trzymała gałązkę świeżego zielonego świerku, suknie zaś w dziwnej sprzeczności z tym symbolem zimy zdobiły świeże kwiaty. Lecz najdziwniejsze ze wszystkiego było to, że z wierzchołka głowy wytryskał jasny promień światła, który rozjaśniał wszystko dookoła. W chwilach smutku duch ten kładł na głowę zamiast czapki wielki kaptur do gaszenia świec, który teraz trzymał pod pachą. Dla Scroogea, który ze wzrastającym zainteresowaniem przypatrywał się gościowi, największą osobliwością całej postaci był pas. Pas ten lśnił, skrzył się raz w jednym miejscu, to znów w innym tak, że to, co było jasne, za chwilę stawało się ciemną plamą i tak na przemian. Cała postać zjawy też odbijała owe zmiany świetlne, a skutek tego przedstawiała się co chwilę inaczej. To zdawała się mieć jedną tylko nogę, to jedną rękę, to znów parę nóg, to korpus bez głowy, to wreszcie głowę bez korpusu. Zmiany te następowały bardzo szybko. Czy ty jesteś tym duchem, którego przyjście mi zapowiedziano? Spytał Scrooge. Tak, jestem nim. Głos był miły, dźwięczny, lecz tak słaby, jak gdyby dochodził z oddalenia. Kim ty jesteś? Badał Scrooge. Jestem duchem wigilijnym przeszłości. Bardzo dawnej przeszłości? Spytał Scrooge, wpatrując się w zjawę. Nie, duchem twoich minionych wigilii. Zapewne Scrooge nie byłby w stanie powiedzieć, dlaczego zapragnął widzieć ducha w osobliwej czapce na głowie. Ale faktem jest, że nie mógł się pohamować i poprosił ducha o nakrycie głowy. Co? Zawołał duch.
Chcesz swymi występnymi rękoma zgasić dobroczynne światło, które ci przynoszę? W końcu odważył się zapytać gościa, co go właściwie sprowadza. Twoje dobro, odparł duch. Scrooge wyraził serdeczne podziękowanie, lecz pomyślał, że spokojny, niczym niezamącony sen byłby właściwszy. Duch musiał odgadnąć jego myśli, gdyż odezwał się. Ściślej mówiąc, sprowadza mu pragnienie twojej poprawy. Jeśli ci się to nie podoba, biada ci, rzekłszy to, wyciągnął swą dłoń i dotknął jego ramienia, dodając: wstań i pójdź ze mną. Podczas tej rozmowy przeszli przez ścianę domu i znaleźli się daleko za miastem, na otwartej drodze wiejskiej. Miasto zniknęło, nigdzie ani śladu zabudowań. Razem z miastem znikły ciemność i mgła. Jaśniał teraz mroźny, lecz pogodny dzień zimowy. Ziemia pokrywał całą śniegu. Sprawiedliwe nieba, zawołał Scrooge, rozglądając się dokoła. Przecież to moja rodzinna wioska. Wychowałem się tutaj, bawiłem się z rówieśnikami. Tak, tu spędziłem lata z chłopięce. Duch spoglądał na niego z łagodnym uśmiechem. Jego lekkie, przelotne dotknięcie obudziło uczucia starego Scrooge'a, który teraz chciwie wdychał balsamiczne wonie unoszące się w powietrzu, a każda wskrzeszała w nim tysiące wspomnień, nadziei, radości i trosk, dawno zapomnianych. Twe usta drżą, odezwał się duch. A co tam błyszczy na twoim policzku? Nic, nic, wykrztusił wzruszony Scrooge. Zapewniam cię, że wcale nie czuję obawy. Prowadź mnie, dokąd chcesz. Poznajesz tę drogę? Zapytał duch. Czy ją poznaję? Zawołał Scrooge z zapałem. Mógłbym iść po niej z zawiązanymi oczami. Tym bardziej więc dziwne jest, że nie przypomniałeś jej sobie przez tyle lat, zauważył duch. Idźmy dalej. To są tylko cienie przeszłości, które kiedyś istniały, rzekł duch. Nas te istoty nie przeczuwają nawet. Rozbawieni mali podróżni zbliżali się, a Scrooge poznawał i nazywał każdego z nich po imieniu. Byli to jego rówieśnicy, weseli towarzysze lat młodzieńczych. Dlaczego ich widok sprawiał mu tak niewypowiedzianą radość? Dlaczego, gdy go mijali, jego wzrok, zwykle zimny i surowy, płonął teraz jasno, a serce w piersi biło gwałtownie? Dlaczego, gdy ci dziarscy, rozbawieni chłopcy rozstawali się na rozdrożach i życzyli sobie wzajem wesołych świąt Bożego Narodzenia, wesołość wypełniała mu duszę. Czymże były wesołe święta dla Scrooge'a? Precz z wesołymi świętami! Cóż dobrego przyniosły mu kiedykolwiek? Szkoła nie jest jeszcze zupełnie pusta, zauważył duch. Znajduje się tam jakieś samotne, opuszczone przez wszystkich dziecko. Scrooge szepnął, że wie o tym i gorzko zapłakał. Minęli szeroką szosę i dobrze znajomą Scrooge'owi ścieżką zbliżyli się do wielkiego budynku. Wnętrze niczym nie przypominało dawnej świetności. Znalazłszy się w ciemnym, pełnym śmieci i błota korytarzu, można było przez otwarte drzwi ujrzeć szereg pokojów, pustych i zimnych. Powietrze było przesycone wilgocią. Z każdego kąta wyzierało opuszczenie. Duch i Scrooge szli przez sień do umieszczonych w tyle domu drzwi, które same otworzyły się przed nimi, odsłaniając długo, pustą i posępną izbę, zastawioną ławami i pulpitami. Przy jednym z pulpitów samotny chłopiec czytał coś przy dopalającym się ogarku. Scrooge zakrył twarz dłońmi i zapłakał. W tym opuszczonym chłopcu poznał samego siebie. Duch dotknął jego ramienia, wskazując mu jego dawne ja pogrążone w czytaniu. Wtem jakiś człowiek w dziwacznym stroju i z zatkniętą za pas siekierą zjawił się przed oknem, prowadząc za sobą osła obładowanego drzewem. Ależ to Alibaba! Zawołał uradowany Scrooge. To stary, dobry, drogi, poczciwy Alibaba. Poznaję go doskonale. Pewnego wieczoru wigilijnego, dawno, bardzo dawno temu,
Gdy to opuszczone dziecko zostało zupełnie samo, on przyszedł do niego po raz pierwszy, właśnie w takim ubiorze jak teraz. Biedny chłopiec. A to Walentyn, ciągnął dalej Scrooge, i jego dziki brat Orson, a ten, jakże się on nazywa, no ten, którego położono śpiącego u bram Damaszku, czy go nie widzisz? O, koniuszy sułtana, postawiony przez wróżkę na głowie, nogami do góry. Ha, ha, wciąż stoi na głowie. Dobrze mu tak. A tam papuga, snuł swoje wspomnienia Scrooge. Znalazł ją Robinson Crusoe, gdy wrócił do domu po opłynięciu swej wyspy. Nauczył ją wołać, biedny Robinson Crusoe. Gdy papuga tak przemówiła, sądził, że śni. A to istotnie mówiła papuga. A tam piętaszek pędzi do zatoki, uciekając przed ludożercami. Szybciej, śmiało, nie trać odwagi. Robinson cię ocali. Przechodząc od jednego wspomnienia do drugiego z energią, jakiej by nikt w nim nie podejrzewał, Scrooge nagle uniósł się litością nad swym dawnym ja. Biedny, biedny chłopiec, szepnął i zapłakał. Pragnąłbym, mruknął po chwili, otarłszy łzy rękawem szlafroka, pragnąłbym bardzo, ale teraz pewnie już za późno. O co chodzi? Zapytał duch. Nic, odparł Scrooge, od drobnostka. Przypomniałem sobie jakiegoś wyrostka, który wczoraj wieczorem śpiewał pieśń świąteczną przed drzwiami mego kantoru. Żałuję, że mu nic wtedy nie dałem. Ot, wszystko. Duch uśmiechnął się, skinął ręką i rzekł. Teraz zobaczymy inną Wigilię. W tej chwili chłopiec był już o kilka lat starszy, a izba szkolna stała się jeszcze ciemniejsza i bardziej brudna. Teraz jednak nie czytał, natomiast zrozpaczony chodził po izbie szkolnej wzdłuż i wszerz. Scrooge spojrzał na ducha, potrząsnął żałośnie głową, po czym niespokojny i wyczekujący wzrok skierował ku drzwiom. Drzwi te otworzyły się i do szkoły wpadła mała dziewczynka, znacznie młodsza od chłopca. Rzuciła mu się na szyję i całując go wołała – mój drogi, dobry braciszku! Wycałowawszy go zaś, klaszcząc drobnymi, wychudłymi rączkami i śmiejąc się, mówiła szybko – przybyłam, mój kochany, ażeby cię zabrać do domu! Tak, ażeby cię zabrać do domu! Do domu! Do domu, fany? Powtórzył chłopiec. Tak, to prawda! Potakiwała rozpromieniona dziewczynka. Do domu na dobre! Do domu na zawsze. Ojciec jest teraz o wiele lepszy niż był dawniej. Nasz dom jest teraz miły. Teraz spędzimy razem święta Bożego Narodzenia. Będziemy doskonale się bawili. Ach, co to będzie za rozkosz! Jesteś już prawie kobietą, moja mała siostrzyczko, zawołał chłopiec. Naraz w sieni rozległ się straszny głos. Znieść na dół rzeczy pana Scrooge'a. Żywo! Prawie jednocześnie w drzwiach izby szkolnej ukazał się nauczyciel. Przez chwilę spoglądał na chłopca z dziwną uprzejmością, po czym ujął jego rękę i uścisnął tak gwałtownie, że chłopiec zmieszał się i omal nie stracił przytomności. Ona zawsze była wątła i delikatna, zauważył duch. Zdawało się, iż lada wietrzyk ją zmiecie, ale serce miała wielkie. To prawda, potwierdził Scrooge. Masz rację. Boże broń, żebym miał temu przeczyć. Umarła zamężna i zostawiła, o ile mi się zdali, dzieci, rzekł duch. Jedno dziecko, poprawił Scrooge. Prawda, przyznał duch, a tym dzieckiem jest Fred. Scrooge zmieszał się, niespokojnie poruszył i jakby ze skruchą szepnął. Tak. Duch zatrzymał się przed jakimś składem i zapytał Scrooge'a, czy poznaje to miejsce. Czy poznaje? Zawołał Scrooge. Przecież praktykowałem tutaj. Weszli. Przy wysokim biurku siedział stary człowiek w walijskiej peruce. Na jego widok Scrooge zawołał z uniesieniem. Ależ to Fezziwig! Daj mu Boże zdrowie! Wtedy
stary Fazil położył pióro, spojrzał na zegar ścienny, który wskazywał godzinę 7, zatarł ręce, poprawił swą obszerną kamizelkę, roześmiał się głośno, potem klasnął w dłonie i zawołał dźwięcznym, jowialnym, wesołym głosem: Hej tam, Ebenezer, Dick! Scrooge teraz już w postaci młodzieńca wszedł żywo w towarzystwie swego kolegi. Z pewnością Dick Wilkins, zawołał Scrooge do ducha. Przysięgam, że to on. Dick był bardzo do mnie przywiązany. Biedny Dick, biedny. Hej tam, chłopcy, rzekł Fuzzywig. Kończcie już pracę, na dziś dosyć. Przecież to wieczór wigilijny. Zamykajcie okiennice. Trudno wyrazić, z jakim zapałem zabrali się chłopcy do roboty. Wybiegli na ulicę, zamknęli i zaregulowali okiennice i zanim mogłeś doliczyć do 12, już wrócili, dysząc jak konie wyścigowe. Brawo! Doskonale! Zawołał stary Fuzzywig, zeskakując z wysokiego stołka ze zwinnością godną podziwu. Uprzątnąć chłopcy z pokoju rzeczy zbyteczne, żebyśmy mieli sporo miejsca. Hej ho, Dick! Hej ho, Ebenezer! Niebawem rozpoczęły się ochocze tańce. Naprzód wszyscy tańczyli razem, ze 20 par trzymając się za ręce i tworząc wielkie koło. Połowa wysuwała się naprzód, druga cofała się w tył. Kołysali się do taktu, to znów wszyscy kręcili się grupami lub tworząc długiego węża. Stare pary wciąż się myliły, sprawiały zamieszanie, a młode, bardzo z tego zadowolone, przesuwały się z błyskawiczną szybkością z jednego końca sali na drugi. Wreszcie wszyscy się zmieszali, skotłowali i wytworzył się istny, radosny chaos. Korzystając z nastroju zapału, stary Fezwik wstrzymał tańczących klaśnięciem w dłonie i zawołał: Brawo! Doskonale! Wówczas skrzypek zanurzył swą twarz w kuflu porteru, umyślnie na ten cel przygotowanym. Nie dopijając do końca, podniósł głowę i natychmiast rozpoczął ponownie grać z jeszcze większą fantazją. Niewiele potrzeba, odezwał się duch, dla zjednania sobie wdzięczności prostych ludzi. Niewiele, powtórzył jak echo Scrooge. Duch dał mu znak, aby posłuchał rozmowy dwóch praktykantów, którzy z zapałem wychwalali Fezwiga, po czym rzekł. Czy nie mam racji? Ów Fezwig wydał zaledwie 3 lub 4 funty szterlingi. To przecież nie powód, żeby go wychwalać pod niebiosy. Jakaż tu zasługa? Ależ tu nie o to chodzi, zaoponował Scrooge, podniecony wspomnieniem, nie pamiętając, że wypowiada przekonania dawnego Scroogea. To nie o to chodzi, duchu. On ma możliwość uczynienia nas szczęśliwymi lub nie. Uczynienia życia naszego lżejszym lub cięższym. A naszą pracę przyjemną lub przykrą. Cóż z tego, że jego władza przejawia się tylko w dobrym słowie, poczciwym spojrzeniu, w drobiazgach, wręcz nieuchwytnych. To nic nie znaczy, gdyż nie w tym istota rzeczy. Życzliwość, jaką on roztacza dookoła siebie, jest tak wielka, a dla nas tak droga, że niczym się opłacić nie da. Spotkawszy przenikliwy wzrok ducha, zamilkł. Cóż się z tobą dzieje? Zapytał duch. Nic szczególnego, odrzekł Scrooge. A jednak coś się dzieje, powtórzył. Ależ nic, nic. Chciałbym tylko powiedzieć w tej chwili kilka słów mojemu pracownikowi. To wszystko. Gdy wygłosił to życzenie, jego dawna postać przykręciła lampę i wraz z duchem znaleźli się znów na ulicy. Czas mój mija, zauważył duch. Śpieszmy się. Słowa te nie były skierowane do Scroogea czy jakiejkolwiek istoty widzialnej. Mimo to wywołały niezwykły skutek. Scrooge znów ujrzał samego siebie. Był już starszy. Twarz jego nie miała jeszcze surowych linii lat późniejszych, lecz w rysach jej już przejawiały się pierwsze ślady skąpstwa i niepokoju. W oczach zaś migotał wyraz drapieżnej chciwości, która zaczynała się rozrastać w jego duszy. Nie ulegało wątpliwości, w jakim kierunku potoczy się teraz jego życie. Nie był sam. Obok siedziała młoda i piękna dziewczyna w żałobie, z oczami pełnymi łez. Nie wiem, czy to rzecz obojętna,
mówiła dziewczyna zgnębionym głosem. Zwłaszcza obojętna dla pana, gdyż inne bóstwo zajęło już w pańskim sercu moje miejsce. Jeżeli ono zdoła dostarczyć ci w przyszłości takiej słodyczy, ukojenia i radości, jaką ja pragnęłam cię otoczyć, to nie mam powodu do troski. Jakież to bóstwo cię zastąpiło? Zapytał dawny Scrooge. Pieniądz. Oto sprawiedliwość ludzka! Zawołał dawny Scrooge. Przeklinają ubóstwo, a jednocześnie potępiają tych, którzy w pocie czoła starają się o dostatek. Przesądzasz pan sprawiedliwość świata, zauważyła dziewczyna. Pan wszystkie twoje myśli i pragnienia skierował na jeden cel – wzbogacenia się. Widziałam, jak wszystkie twoje szlachetne uczucia gasły, jedno po drugim, tłumione tą namiętnością, która ostatecznie zwyciężyła. Czy to nieprawda? I cóż z tego? Zapytał. Jeżeli stałem się praktyczniejszy i rozsądniejszy, to nie znaczy, żebym się zmienił względem ciebie. Potrząsnęła główką. Czy zmieniłem się? Byłem wtedy prawie dzieckiem. Przerwał milczenie. To sprawa twojego sumienia i sam zapewne wiesz, że byłeś zupełnie inny. Odparła. Co do mnie? Nie zmieniłam się. To, co nam obiecywało szczęście, gdy jednako czuliśmy i myśleliśmy, teraz jest dla nas źródłem cierpienia i męki. Często o tym myślałam i z tak wielkim bólem, że nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. Teraz zwracam ci słowo. Czy kiedykolwiek żądałem tego? Słowami nie. W jaki więc sposób? Zmianą usposobienia, widocznym zniecierpliwieniem i niepokojem. Zmieniłeś się we wszystkim. Odmieniłeś treść swego życia i jego cel. Gdybyś dawniej nie dał mi słowa, powiedz szczerze, czy teraz zechciałbyś mnie pojąć za żonę? Z pewnością nie. Zdawał się uznawać słuszność jej przypuszczenia, a mimo to odparł. Sama nie wierzysz w to, co mówisz. Byłabym szczęśliwa, gdybym mogła myśleć inaczej, szepnęła ze smutkiem. Bóg świadkiem, że byłabym bardzo szczęśliwa. Jedynie wymowa faktów doprowadziła mnie do tak bolesnych wniosków. Gdybyś był wolny w tej chwili, czy wybrałbyś sobie za żonę biedną dziewczynę? Ty, który w chwilach najgorętszych uniesień nie przestajesz ważyć spraw na szalach zysku i patrzeć na wszystko jak na interes. Gdybyś się nawet zapomniał na chwilę, i połączył ze mną dozgonnie, to jestem pewna, że wkrótce żałowałbyś tego kroku. Wiem, że przyszłoby to niebawem i to jest powodem, że zwracam ci dane słowo. Czynię to szczerze, w imię miłości, jaką kiedyś żywiłam dla ciebie. Chciał coś powiedzieć. Lecz ona ciągnęła dalej. Jestem przekonana, że zerwanie zaboli cię. Lecz krótko będziesz cierpiał. Potrafisz pozbyć się wszelkich wspomnień o naszej miłości. Obyś był szczęśliwy w życiu, jakie sobie obrałeś. W ten sposób się rozstaje. Dosyć już, duchu! Zawołał Scrooge. Zaprowadź mnie do domu. Nie jestem w stanie dłużej znosić podobnych udręczeń. Jeszcze jeden cień. Odparł duch. Nie, nie, dosyć! Błagał Scrooge. Nie chcę nic więcej widzieć. To ponad moje siły.
Nieubłagany duch pochwycił go jednak mocno w ramiona i kazał mu patrzeć na następny obraz. Znajdowali się teraz w niewielkim pokoju, urządzonym zaciśnie i wygodnie. Przy kominku, na którym płonął jasny ogień, siedziała dziewczyna, tak podobna do poprzedniej, iż Scrooge myślał, że to ta sama, dopóki nie zauważył, że tamta jest teraz poważną mężatką, a obok siedzi jej córka. W pokoju było gwarno, a nawet chaos sprawiany przez gromadkę dzieci, których Scrooge w pierwszej chwili nie zauważył. Ta dzieciarnia zachowywała się swobodnie. Każdy z malców swawolił i krzyczał za 40. Z jakim podziwem i uciechą witano zawartość każdej, choćby najmniejszej paczki. Ile było radości i zachwytu. Jaką rozpacz wywołało przypuszczenie, że jedno z dzieci, wziąwszy do ust maleńką brytwannę z kuchni dla lalek, połknęło znajdującego się w niej indyka z cukru. Jaką ulgę uczuli wszyscy, gdy okazało się, że to był fałszywy alarm. To wszystko nie da się opisać. Nadeszła wreszcie godzina spoczynku. Dzieci, uspokojone już nieco, udały się z otrzymanymi zabawkami do swego pokoju na piętrze, gdzie ułożono je w łóżeczkach. Dopiero wtedy w domu zapanował spokój. Teraz Scrooge ujrzał, jak ojciec tej rodziny przytulił serdecznie do siebie młodą żonę i z nią oraz z najstarszą córką zasiedli przy kominku. Pomyślał, że on również mógł być ojcem takich milutkich i pełnych nadziei istot. I twarz jego spochmurniała jeszcze bardziej, a w oczach kazało się łzy. Bello, odezwał się w tej chwili mąż, zwracając się do małżonki z łagodnym uśmiechem. Widziałem dziś po południu twego dawnego przyjaciela. Kogoż to? Zgadnij. Nie wiem doprawdy, o kim myślisz. Szczura? Cóż znowu? Ach, teraz już wiem. Podchwyciła, śmiejąc się również szczerze jak mąż. Pana Scrooge'a? Tak, pana Scrooge'a. Przechodziłem koło okna jego kantoru, a ponieważ nie było zasłonięte i wewnątrz świeciło się, przeto mimo woli zobaczyłem go. Mówią, że jego wspólnik umarł, więc siedzi tam teraz sam. A sądzę, że jest on naprawdę sam. I że nie ma na całym świecie żadnej bliskiej, życzliwej istoty. Duchu, szepnął Scrooge drżącym głosem. Zabierz mnie stąd. Uprzedziłem cię przecie, że pokażę ci cienie twego dawnego życia. Nie win mnie, lecz samego siebie, że jest takie, jakie widzisz. Wyprowadź mnie stąd! Wołał Scrooge. Nie mogę znieść tego widoku! Zwrócił się ku duchowi, a zauważywszy, że na jego obliczu w niepojęty sposób odbiły się niektóre rysy tych twarzy, które niedawno widział, rzucił się na niego z rozpaczliwym krzykiem. Wyprowadź mnie stąd! Nie dręcz dłużej! Nagle Scrooge poczuł, że jego siły wyczerpują się i ogarnia go senność. Po chwili spostrzegł, że znajduje się w swojej sypialni. Domknął się do łóżka, rzucił się na nie i natychmiast twardo zasnął.
odwiedziny drugiego ducha. Scrooge'a obudziło własne chrapanie. Natychmiast usiadł na łóżku, by pozbierać myśli. Czuł, że obudził się o właściwej porze i wyraźnie w tym celu, aby odbyć konferencję z drugim gościem, przysłanym mu przez Jakuba Marleya. Ponieważ był przygotowany na wszystko, nie spodziewał się niczego nadzwyczajnego. Gdy zegar wybił pierwszą i nie zjawił się nikt, uczuł lodowate zimno, a ciało jego przebiegły dreszcze. Minęło 5 minut, 10, kwadrans. Żadnego widma. Wstał po cichu i w pantoflach podreptał do drzwi. Gdy Scrooge położył rękę na klamce, jakiś obcy głos kazał mu wejść. Usłuchał. Był to jego własny pokój. To nie ulegało wątpliwości. Ale zaszła w nim dziwna zmiana. Ściany i sufit były przystrojone zielonymi gałęziami, a cały pokój wyglądał jak altana, ozdobiona mnóstwem purpurowych jagód. Liście bluszczu, jemioły i świerku odbijały światło i wyglądały jak mnóstwo małych zwierciadełek. Na kominie płonął tak silny ogień, jakiego ten komin od wielu lat nie znał. Na podłodze był urządzony wielki bufet z indyków, gęsi, kaczek, dziczyzny, dużych kawałków pieczeni, prosiąt, długich wianków kiełbas, ciast i budyniów. Beczułek z ostrygami, pieczonych kasztanów, różnych jabłek, soczystych pomarańczy, apetycznych gruszek, olbrzymich placków i naczyń z wrzącym ponczem. Napełniało to pokój przedziwnym zapachem. Po środku bufetu rozparł się wygodnie olbrzym, o wspaniałym wyglądzie i wesołym obliczu. W ręku trzymał płonącą pochodnię w kształcie rogu obfitości. Uniósł ją wysoko, by oświecić Scrooge'a, w chwili, gdy ten ostrożnie zaglądał do pokoju. Wejdź, zawołał ów duch. Wejdź, przyjacielu, musimy się poznać. Scrooge wszedł nie bez trwogi i pochylił głowę przed duchem. Nie był to już śmiały, niczego nie obawiający się dawny Scrooge. Chociaż oczy ducha miały wyraz pogodny, on unikał ich spojrzenia. Jestem duchem tegorocznego Bożego Narodzenia, przemówiło widmo. Przypatrz mi się dobrze. Scrooge lękliwie podniósł oczy i spojrzał na ducha z szacunkiem. Nie widziałeś dotychczas nikogo podobnego do mnie? Spytał duch. Nigdy, potwierdził Scrooge. Nie spotkałeś na drodze swego życia młodszych członków mojej rodziny? Mam na myśli moich starszych braci. Pytał duch dalej. Nie sądzę, odparł Scrooge, a nawet jestem pewien, że nie. Dużo masz braci, duchu? Przeszło 900, odpowiedział. Przerażająco liczna rodzina, szczególnie dla tego, kto musi troszczyć się o jej utrzymanie. Mruknął Scrooge. Tegoroczny duch powstał. Duchu, rzekł Scrooge pokornie, prowadź mnie dokąd zechcesz. Wczorajszej nocy wyprowadzono mnie przemocą i dano lekcję, która teraz zaczyna działać. Dziś jestem gotów iść za tobą i nie omieszkam skwapliwie z twych nauk skorzystać. Dotknij ręką mojej szaty, odezwał się duch. Scrooge chwycił ją z całej siły. Zielone gałęzie, czerwone jagody, indyki, gęsi, pieczenie, prosięta, kiełbasy, pasztety, budynie, owoce i pącz znikły w jednej chwili. Znikł także pokój. Ogień, czerwony blask, nocna pora. I Scrooge z duchem znaleźli się na ulicach miasta. Był to ranek pierwszego dnia Bożego Narodzenia. Niebo było pochmurne. Nawet najkrótsze ulice ginęły w gęstej mgle, która opadała na ulicę w postaci szronu. W całym otoczeniu nie było nic wesołego, a jednak unosiło się w powietrzu coś uroczystego i radosnego. Nawet najpiękniejsza letnia pogoda i promienie słońca nie zdołałyby wytworzyć podobnego nastroju. Również robotnicy, zmiatający śnieg z dachów, byli pogodni. Nawoływali się wzajem z dachów, od czasu do czasu rzucali jeden z drugiego kulą śniegową. Poczciwszy to pocisk aniżeli niejedno słówko i zanosili się śmiechem, zarówno trafiając do celu, jak w razie chybienia. Niektóre sklepy spożywcze były otwarte, natomiast owocarnie imponowały bogactwem.
Widać było ogromne, pękate kosze kasztanów, przypominające swą wypukłością brzuchy starych smakoszy. A sklepy kolonialne, co tam za skarby? Chociaż drzwi do niektórych sklepów były tylko do połowy uchylone, to przez szpary można było podziwiać ich zasoby. Zwracały tam uwagę nie tylko wesołe szczękania talerzy wag, nie tylko furkot sznurków, szybko odwijanych z żelaznych kółek, aby nimi zręcznie owinąć paczki zakupionych towarów, nie tylko nieustanny brzęk blaszanych szufelek nabierających kawę lub herbatę, nie tylko dźwięk wydawany przez różnorodne paczki rzucane na kontuar, które zjawiały się i znikały jak kule w rękach żonglera. Wtem zabrzmiały dzwony wzywające pobożnych do kościoła. Wkrótce ulice zaroiły się ludźmi, którzy przywdziali nie tylko odświętne szaty, ale także uroczyste świąteczne miny. Jednocześnie z bocznych ulic, uliczek i zaułków bez nazwy wypłynęło mnóstwo ludzi, którzy nieśli swój obiad do piekarza, aby go odgrzać. Widok tych biednych, a jednak tak szczęśliwych w tej chwili, zdawał się najwięcej interesować ducha. Zatrzymał się bowiem wraz ze Scrooge'em przy drzwiach jednej z piekarni i podnosząc pokrywy naczyń w chwili, gdy ludzie przechodzili obok niego, oświetlał ich posiłek swą pochodnią. Niebawem dzwony umilkły, a sklepy piekarzy zamknięto. W powietrzu unosiły się smaczne zapachy odgrzewanych obiadów, a kominy pieców wyrzucały kłęby dymu i pomieszanego z parą. Zapewne twoja pochodnia ma jakąś szczególną właściwość? Zapytał Scrooge. Tak. Czynienie wszystkiego przyjemnym i dobrym. Czy działa tak na każdy obiad w tym dniu? Spytał dalej Scrooge. Na każdy podawany z dobrą wolą. Szczególnie na obiad ubogich. Dlaczego? Ponieważ oni tego najwięcej potrzebują. Wciąż niewidzialni, duch ze Scrooge'em udali się na przedmieścia. Duch, pomimo olbrzymiej postaci, wszędzie dostawał się z łatwością. I zarówno w niskiej lepiance, jak i we wspaniałej sali pałacu przedstawiał się imponująco. Być może podwodowany radością, jaką odczuwał z posiadania władzy, a może powodowany serdeczną naturą i współczuciem dla biednych, duch zaprowadził już Scrooge'a, wciąż trzymającego się jego szaty, do mieszkania jego pomocnika. Na progu duch zatrzymał się i uśmiechnął. Pobłogosławił mieszkanie Boba Cratchita światłem ze swej pochodni. Pomyślcie, Bob miał tylko 15 szylingów na tydzień, które każdej soboty chował do kieszeni, jednak duch błogosławił dzisiejszej nocy jego domowi. Małżonka Cratchita w ubogiej, dwa razy już przerabianej sukni, przystrojonej tanimi wstążkami, ale wyglądająca bardzo ładnie, nakrywała właśnie stół. Pomagała jej córka Belinda. W tym czasie syn Piotr sprawdzał, czy gotują się ziemniaki w garnku. Założył dziś olbrzymi kołnierzyk, który pożyczył od ojca, aby wyglądać odświętnie. Napełniło go to taką dumą, że był nawet w parku, aby pokazać się rówieśnikom. Po chwili biegły dwie młodsze latorośle rodziny Cratchit, dziewczynka i chłopczyk, opowiadając głośno, że zza drzwi piekarza doszedł ich zapach pieczonej gęsi i że ta gęś należy do nich. Z wielkiej radości dzieciaki zaczęły tańczyć dookoła stołu, podnosząc Piotra Cratchita pod niebiosa, podczas gdy on dmuchał w ogień, a ziemniaki gotujące się w garku pukały o pokrywkę, jakby błagały, by je wypuszczono i obrano z głupiny. Gdzie też ojciec tak długo siedzi? Odezwała się pani Cratchit. I twój brat Tintin? Ojciec idzie! Odezwało się dwoje najmłodszych dzieci, które zawsze trzymały się razem. A po chwili wkroczył uroczyście do pokoju Bob, ojciec.
Długi szal zwieszał się z szyi, znoszone zaś okrycie było w wielu miejscach połatane i powycierane szczotką, aby ratować jakoś przyzwoity pozór. Na jego barkach siedział Tiny Tim. Biedny Tiny Tim. W rączkach miał kulę do podpierania, a jego członki opasywały metalowe taśmy, które utrzymywały go na słabych nóżkach. Gdzie nasza Marta? Zapytał Bob Cratchit, rozglądając się po pokoju. Nie przyjdzie, odrzekła pani Cratchit. Nie przyjdzie? Powtórzył Bob, tracąc humor. Był w tak dobrym nastroju, że w drodze z kościoła do domu dziarsko galopował, udając konia dla Tiny Tima, który był tym zachwycony. Nie przyjdzie, powtórzył raz jeszcze z żalem. Nie spędzi z nami wieczoru wigilijnego? Marta, dorosła córka, która schowała się, aby zrobić ojcu niespodziankę, nie chciała dłużej sprawiać mu przykrości. Wyszła z ukrycia i otoczyła rękoma jego szyję. Dwoje małych Cratchitów zajęło się Tiny Timem i zaprowadziło go do kuchni, aby pokazać mu, jak się gotuje świąteczny budyń. Czy mały Tim sprawował się dobrze? Zapytała matka, gdy już nażartowała się do syta z odpowiedzialności Boba. Bardzo dobrze, odrzekł Bob. To złote dziecko. Nie wiem, jak to się dzieje. Może to z powodu przesiadywania w samotności. Robi się teraz marzycielem i wymyśla dziwne rzeczy. Głos Boba drżał, gdy wymawiał te słowa. Dodał, że Tiny Tim z każdym dniem nabiera sił i energii. Tymczasem dało się słyszeć stukanie kul o podłogę i po chwili do pokoju wrócił mały Tim, któremu pomagało rodzeństwo. Wreszcie wniesiono potrawy i odmówiono modlitwę. Potem wszyscy zamilkli, wstrzymując oddech w piersiach. Pani Cratchit, przyjrzawszy się doświadczonym okiem ostrzu noża, zabrała się do dzielenia ptaka. Gdy dokonała dzieła, dookoła stołu rozległ się radosny szmer i nawet Tiny Tim, ośmielony przez dwoje małych Cratchitów, uderzył trzonkiem noża o stół i zawołał słabym głosikiem. Wiwat! Chyba jeszcze nigdy na świecie nie było takiej gęsi. Bob zapewnił, iż uważa, że to niemożliwe, aby w ogóle kiedykolwiek upieczono tak smaczną gęś. Teraz Belinda zmieniała talerze, a pani Cratchit poszła przynieść smakowity deser. Wreszcie do pokoju weszła pani Cratchit, wzruszona, ale dumna i uśmiechnięta. Niosąc przed sobą budyń, wyrośnięty i duży, odświetlony płomykami zapalonego rumu, ze świąteczną gałązką świerku, wetkniętą w sam środek, o nadzwyczajny, cudowny budyń. Następnie rodzina Cratchitów zasiadła przed kominkiem, jak wyraził się Bob Cratchit, kołem, chociaż było to właściwie półkole. Bob po środku, a obok niego cały zapach szklanek. Naczynia te, napełnione gorącym grogiem, wyglądały tak, jak gdyby to były złote puchary. Bob rozlewał napój z promieniającym wzrokiem, podczas gdy w ogniu podskakiwały i strzelały kasztany. Potem wzniósł toast. Daj nam Boże, moi drodzy, spędzić szczęśliwe święta. Niech nas Bóg błogosławi. Cała rodzina powtórzyła toast. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i każdego z osobna, rzekł jako ostatnio Tiny Tim. Siedział tuż obok ojca na małym krzesełku. Bob trzymał jego małą rączkę w swojej dłoni, chcąc okazać dziecku swoją szczególną dla niego miłość. Duchu! Odezwał się Scrooge ze współczuciem, którego nigdy dotychczas nie doznał. Powiedz mi, czy Tiny Tim będzie żyć? Widzę próżne krzesło przy kominku, odparł duch. I starannie przechowywane kule bez właściciela. Jeżeli przyszłość nie zmieni tego, dziecko umrze. Nie, nie! Zawołał Scrooge. O dobry duchu, powiedz, że ono będzie żyło. O co ci chodzi? Skoro musi umrzeć, to lepiej, żeby umarło zaraz. I zmniejszyło przez to nadmiar ludności. Scrooge, słysząc swoje wcześniejsze słowa, powtórzone przez ducha, pochylił głowę, przejęty skruchą i żalem.
Człowieku, rzekł duch, jeśli masz serce, a nie kamień, to nigdy nie wypowiadaj tak ohydnych słów, dopóki nie zrozumiesz, czym jest nadmiar ludności i gdzie on się znajduje. Czy ty masz prawo rozstrzygać, którzy ludzie mają żyć, a którzy umrzeć? Być może i ty w oczach Stwórcy jesteś o wiele mniej wart niż miliony istot podobnych do tego dziecka, biednego dziecka. Scrooge wysłuchał upomnienie ducha w pokorze i spuścił oczy. Naraz usłyszał wymowne swoje nazwisko. Niech żyje pan Scrooge, przemówił Bob. Wypijmy jego zdrowie, gdyż on jest chlebodawcą i jemu zawdzięczamy naszą ucztę. Jemu zawdzięczamy? Zawołała pani Cratchit z oburzeniem. Pragnęłabym bardzo, żeby tu się zjawił. Wyprawiłabym mu ucztę po swojemu. Tak jest! Wypowiedziałabym mu w oczy wszystko, co o nim myślę, a spodziewam się, że nie przypadłoby mu to do smaku. Droga żono, mówisz to przy dzieciach? Upomniał ją łagodnie Bob. Dzisiaj przecież mamy święto Bożego Narodzenia. Istotnie, tylko w tak wielkie święto można wznosić toast za zdrowie tak podłego skąpca, człowieka bez serca, jakim jest Scrooge. Oburzyła się w dalszym ciągu pani Cratchit. Ty wiesz, Robercie, jaki on jest i nikt nie wie o tym lepiej od ciebie. Droga żono, powtórzył Bob, dziś święto Bożego Narodzenia, zastanów się. A więc wychylę jego zdrowie, uczynię to przez miłość do ciebie i przez wgląd na dzisiejsze święto, rzekła pani Cratchit. Niech żyje długie lata. Życzę mu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę mu tego, ale wątpię, czy to się spełni. Bardzo wątpię. Zrobiło się ciemno i zaczął padać gęsty śnieg. Scrooge i duch szli teraz ulicami Londynu. W oknach domów błyszczały jasne światła. W każdym domu oczekiwano gości i na każdym kominku płonął wesoły ogień. Duch był bardzo szczęśliwy. Odsłaniał szeroką pierś, otwierał dłoń, hojnie rzucając na wszystko dookoła szczerze, poczciwe, szlachetne rozradowanie. Nawet latarnik przebiegający w odświętnym ubraniu ciemne ulice, aby ich ponurą mgłę rozjaśnić blaskami światła. I właśnie myśląc o spędzeniu wieczoru u towarzyszy pracy, roześmiał się głośno, gdy duch przeleciał obok niego. Ani się domyślał, że spotkał istotę tak ważną. Wtem duch, poleciwszy srogowi, by trzymał się silniej jego opończy, uniósł go w powietrze, a stamtąd na morze. Ku wielkiemu przerażeniu Scrooge ujrzał znikające za sobą ziemię, a w dole usłyszał głuchy pomruk pieniących się fal ze wściekłością uderzających o skaliste brzegi. Na posępnej skale, do połowy zanurzonej w wodzie. W odległości mili od stałego lądu stała samotna latarnia morska. Przez cały rok huczały dookoła niej fale. Scrooge przysłuchiwał się żałosnym jękom wichru i rozmyślał. Jaka to wspaniała rzecz posuwać się wśród nieprzejrzanej ciemności, ukrywając na swoim dnie wielkie tajemnice. Nagle ze zdumieniem usłyszał głośny śmiech. Zdumienie jego wzrosło, gdy poznał głos siostrzeńca i gdy nie wiadomo jakim sposobem znalazł się w jasnym, ciepłym i schludnym pokoju. Obok niego stał duch i z życzliwym uśmiechem spoglądał na jego siostrzeńca. Ha, ha, ha! Śmiał się wciąż siostrzeniec Scrooge'a. Śmiał się na całe gardło, trzymając się za boki, a żona jego śmiała się równie serdecznie. A i zebrani goście nie pozostawali w tyle. Wszyscy trzęśli się od śmiechu, a wraz z nimi zdawał się śmiać cały pokój. Ha, 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 jak mnie to żywym widzicie, powiedział, że Wigilia to głupstwo, wołał siostrzeniec Scrooge. Tak powiedział i jestem przekonany, że rzeczywiście tak myśli. Tym gorzej dla niego Fredziu, z oburzeniem zauważyła jego żona. On jest po prostu starym dziwakiem, ciągnął siostrzeniec Scrooge. Do tego nieznośnym. Mógłby być chociaż cokolwiek milszy. Ale wady człowieka są zawsze karą dla niego samego. Jest to prawda niezbita i pamiętając o tym, nie będę mu czynił wymówek. Zdaje się, Fredziu, że on jest bardzo bogaty, zauważyła żona. Przynajmniej ty zawsze tak mówisz. I cóż z tego, moja droga, odparł
Alfredo. Bogactwo jest dla niego bez pożytku. Nie używa go na nic dobrego. Sam z niego nie korzysta i nie pomaga nikomu. Odmawia sobie nawet wszelkich wygód. Nigdy mi też nie przyszło na myśl prosić go o jakąkolwiek pomoc. Ha, ha, ha. Ale chyba i on nigdy nie pomyślał o tym, że my kiedyś, wcześniej czy później, odziedziczymy jego skarby. Nie cierpię go, rzekła piękna kobieta, a wszyscy goście przyznali, że ma zupełną słuszność. Co do mnie, nie mam do niego żalu, odezwał się siostrzeniec. Żal mi go, ale nie mógłbym gniewać się na niego, gdybym nawet chciał. Któż bowiem cierpi przez jego kaprysy? Tylko on sam. Uroiwszy sobie na przykład, że powinien nas nie lubić, nie chciał przyjąć naszego zaproszenia. I jakiż tego rezultat? Uniknął niesmacznego obiadu. Tak sądzisz? A mnie się zdaje, że stracił doskonały obiad, zawołała dotknięta w najczulsze miejsce kobieta. Wszyscy przyłączyli się do jej zdania, a mogli być kompetentnymi sędziami, gdyż przed chwilą właśnie skończyli obiad. Tym lepiej, rzekł siostrzeniec Scrooge'a. Bardzo mnie to cieszy, gdyż co do mnie, wyznam szczerze, nie mam wielkiego zaufania do talentów kulinarnych młodych gospodyń. Jak sądzicie? Mów dalej, Fredziu, odezwała się żona siostrzeńca Scrooge'a, klaszcząc w dłonie. Wypowiedz się, skończ, coś zaczął. On zawsze chowa wszystko pod kącem, dziwny człowiek. Fred w odpowiedzi znowu wybuchnął śmiechem. A ponieważ było fizycznym niepodobieństwem uniknąć tej zarazy, więc wszyscy bez wyjątku poszli za jego przykładem. Pozostaje mi tylko dodać, odezwał się Fred, mu przeszedł paroksyzm śmiechu, że wuj postąpiwszy z nami tak niegrzecznie i nieżyczliwie, sam się pozbawił pewnej dozy radości, która prawdopodobnie nie zaszkodziłaby mu. Jestem przekonany, że miałby tu towarzyszy milszych od tych, jakich posiada we własnych myślach, przesiadując w starym, zatętym kantorze czy w zakurzonych, pustych pokojach. Mam zamiar zapraszać go corocznie, bez względu na to, czy mu się to podoba, czy nie, bo mi go żal. Może szydzić z Wigilii Bożego Narodzenia do samej śmierci, ale zdaje mi się, że w końcu przekona się do niej, gdy będę chodził do niego co rok i pytał życzliwie: wuju Scrooge, jak się miewasz? Gdyby go to natchnęło myślą zapisania swemu pomocnikowi jakichś 50 funtów, byłbym szczerze zadowolony. Nie jestem pewien, ale zdaje mi się, że wczoraj wuja wzruszyłem. Wszyscy zebrani zaczęli się śmiać z naiwności Freda. On sądził, że mógł wzruszyć Scrooge'a, jak gdyby tego starego kłótwę mogło coś na świecie wzruszyć. Ale Fred ma dziwny charakter. Mało go obchodziło, z czego się towarzystwo śmieje. Jego cieszył ten dobry nastrój i, aby go podtrzymać, otworzył nową butelkę wina. Siostrzenica Scrooge'a grała wcale nieźle na harfie. Teraz bez próbowania uderzyła w struny i zagrała krótką, prostą melodię. Tę, którą doskonale znała owa dziewczynka, która zabrała Scrooge'a ze szkoły. Gdy ta melodia zabrzmiała, wszystko, co Scrooge'owi przypomniał duch dawnych Wigilii, stanęło mu teraz przed oczami. Myślał, że gdyby mógł słuchać częściej tej piosenki sprzed lat, stałby się lepszy i to bez pomocy łopaty grabarza, która pogrzebała Jakuba Marleya. Muzyka jednak nie zajęła całego wieczoru. Gdy już mieli jej dosyć, rozpoczęli zabawę w fanty. Bo dobrze jest czasem wrócić do dzieciństwa, zwłaszcza w dzień wigilijny, który jest przecież wielkim świętem dzieci. Naprzód więc bawiono się w ciuciu babkę. Żona Scrooge'a nie uczestniczyła w tej grze. Usiadła wygodnie w fotelu ze stołeczkiem pod nogami, w zacisznym kąciku, w którym tuż za nią stali duch i Scrooge. Przyłączyła się jednak do gry w fanty i okazała wiele dowcipu. Duch był uradowany zmianą jego usposobienia i spoglądał na niego życzliwie. Scrooge prosił go pokornie jak studencik, aby pozostali do końca zabawy. Ale duch odpowiedział, że nie może tego uczynić. Zaczął właśnie nową grę,
prosił Scrooge. Tylko pół godziny jeszcze, duchu, nie więcej. Była to zabawa, tak i nie. Siostrzeniec Scrooge'a miał prawo o czymś pomyśleć, a reszta towarzystwa powinna była odgadnąć, co to jest. Na wszystkie pytania mógł odpowiadać tak albo nie. Pod krzyżowym ogniem pytań musiał się przyznać, że kolejno myślał o zwierzęciu, o żywym zwierzęciu, o niemiłym zwierzęciu, o dzikim zwierzęciu, które czasami mruczało, czasami mówiło, mieszkało w Londynie, chodziło po ulicach, nie było wystawione na widok publiczny. Nie było też przez nikogo wodzone, nie znajdowało się w menażerii, nie było zabijane w rzeźni, nie było koniem, osłem, krową, bykiem, tygrysem, psem, świnią, kotem czy wreszcie niedźwiedziem. Przy każdej niewłaściwej odpowiedzi siostrzeniec wybuchał śmiechem, a nawet zrywał się z kanapy i skakał po pokoju. W końcu jego pulchna szwagierka, wpadłszy również w szał wesołości, zawołała. Już mam, wiem kto to, wiem, więc powiedz, to twój wujaszek Scrooge, zgadła, wszyscy byli zachwyceni. Sprawiedliwość przede wszystkim, odezwał się siostrzeniec Scrooge'a. Bawimy się jego kosztem, więc byłoby niewdzięcznością nie wypić jego zdrowia. Dalej, niech każdy weźmie szklankę wina i zdrowie wuja Scrooge'a. Zdrowie wuja Scrooge'a, zawołali wszyscy. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku staruszkowi, jakikolwiek on jest, ciągnął Fred dalej. Nie chciał przyjąć ode mnie życzeń, jednak je składam. Niech żyje wuj Scrooge. Wujowi Scrooge zrobiło się tak wesoło i lekko na sercu, że chętnie podziękowałby siostrzeńcowi i całemu towarzystwu, chociażby nieuchwytnym dla niej głosem, gdyby duch pozwolił. Lecz cała scena znikła mu z oczu z ostatnimi słowami siostrzeńca i znów ruszyli dalej. Widzieli wiele ciekawych obrazów, zaszli daleko. Odwiedzili wiele ognisk domowych, a wszędzie duch wnosił pogodę umysłu i szczerą radość. W przytułku, szpitalu, więzieniu, w każdym schronisku nędzy i nieszczęścia wszędzie zostawiał cząstkę swoich dobrodziejstw, dając w ten sposób Scrooge'owi przykład miłosierdzia. Była to długa noc. Scrooge miał jednak co do tego wątpliwości. Zdawało mu się mianowicie, że w tym czasie, jaki spędza z duchem, było kilka świąt Bożego Narodzenia. Zauważył przy tym dziwną rzecz. W jego własnej powierzchowności nic się nie zmieniło, gdy tymczasem duch starzał się bardzo szybko. Scrooge ani jednym słowem nie napomknął o tym duchowi, dopóki nie spostrzegł, że włosy ducha zupełnie zbielały. Wtedy zapytał, czy życie duchów jest tak krótkie? Moje życie na tym świecie jest bardzo krótkie, odrzekł duch. Kończy się bowiem dzisiejszej nocy. Dzisiejszej nocy, powtórzył Scrooge. Tak, dziś o północy, dlatego musimy się spieszyć. Zegary na wieżach wydzwoniły właśnie w tej chwili 11:45. Wybacz mi zbyt śmiałe pytanie, rzekł Scrooge, patrząc uparcie na dolny brzeg opończy brzucha. Lecz spostrzegam pod twoją szatą coś dziwnego, co nie należy do ciebie. Czy to noga, czy łapa zwierzęcia? Prawdopodobnie łapa, gdyż obrasta ją ciało, brzmiała smutna odpowiedź ducha. Patrz, spod opończy wysunęło się dwoje dzieci, dwoje nędznych, przerażających istot. Uklękły one o stóp ducha, trzymając się silnie z kraju jego szaty. Och, człowieku, spojrzyj, popatrz, przypatrz im się dobrze, zawołał duch. Był to chłopiec i dziewczynka. Żółte, chude, obdarte istoty czołgały się w pokorze po ziemi. Zamiast wdzięku dzieciństwa, który powinien był jaśnieć w ich twarzach i zdrowego rumieńca, wyschła ręka czasu pokryła ich lica zmarszczkami, usunęła z nich krew, napiętnowała strasznym zwyrodnieniem. Tam, gdzie powinien był znajdować się wyraz anielski, kryły się złe duchy, rzucając groźne spojrzenie. Nie można sobie wyobrazić bardziej przerażających potworów. Scrooge, blady jak płótno, odwrócił się, lecz obawiając się obrazić ducha, który być może był ojcem tych istot, usiłował powiedzieć, że są to przedziwne dzieci. Kłamstwo jednak byłoby zbyt rażące. Wybełkotał zatem tylko. Czy to twoje dzieci? To są dzieci ludzkości, odparł duch, spoglądając na nieszczęsne istoty z głębokim współczuciem. Przychodzą one do mnie z błaganiem o obronę przed ich ojcami. To jest, dodał, wskazując na chłopca, ciemnota, a dziewczynka nosi miano nędza. Strzeż się obu jak ognia oraz tego wszystkiego, co od nich pochodzi, a przede wszystkim strzeż się chłopca, gdyż na jego czole wypisane jest straszne słowo – zguba.
Możesz ich się wyprzeć, ciągnął dalej duch, podnosząc głos i wyciągając rękę w kierunku miasta. Możesz oburzać się na tych, co mówią. Możesz ich spotwarzać i potępiać. Ale jeżeli nie postarasz się o usunięcie tych klęsk, biada ci. Czy nie ma ratunku dla tych stworzeń? Wyszeptał Scrooge. Tak, odparł duch z ironią, przypominając mojego własne słowa. Są przecież więzienia, są domy poprawcze. Wybiła północ. Scrooge szukał oczami ducha, lecz nie mógł go dojrzeć. Z ostatnim uderzeniem godziny przypomniał sobie zapowiedź Jakuba Marleya, a wtedy podniósłszy oczy spostrzegł nowego ducha. Miał on postać majestatyczną, uroczystą. Był przybrany w długi, do ziemi sięgający płaszcz z kapturem, a zbliżał się do Scroogea powoli, ociężale, jak tuman mgły. Rozdział 4. Ostatnie spotkanie z duchem. Gdy widmo zbliżało się do Scroogea, on upadł przed nim na kolana. Przybysz wnosił ze sobą coś bardzo tajemniczego i groźnego. Długi, czarny płaszcz, podobny do całunu, szczelnie spowijał całą postać ducha. Nawet głowę i twarz wystawała z niego tylko jedna wyciągnięta ręka. Gdyby nie ta ręka, trudno byłoby dojrzeć postać w nocnej ciemności. Znalazłszy się tuż przy duchu, Scrooge zauważył jego niezwykły wzrost i poczuł, że ogarnia go niewypowiedziana trwoga. Tajemniczy przybysz wciąż milczał, stał w miejscu bez żadnego ruchu. Zdaje się, że mam przed sobą ducha przyszłych świąt Bożego Narodzenia, wyszeptał nieśmiało Scrooge. Duch nic nie odpowiedział, ale wciąż trzymał wyciągniętą rękę. Pokażesz mi rzeczy, które staną się dopiero w przyszłości? Czyż nie tak? Zapytał Scrooge. Duch kiwnął potakująco głową. Taką tylko otrzymał odpowiedź. Duchu przyszłości, zawołał wreszcie, napełniasz mnie przerażeniem, jakiego nie doznawałem wobec twoich poprzedników. Ponieważ wierzę, iż pragniesz mego dobra i szczerze pragnę poprawić się, dziękuję ci już z góry z całego serca i gotów jestem wszędzie iść za tobą. Ale dlaczego nie przemawiasz do mnie? Żadnej odpowiedzi. Ręka ducha wciąż była wyciągnięta wprost przed siebie. Prowadź mnie zatem, rzekł Scrooge. Czas szybko ucieka, a wiem, że jest dla mnie bardzo drogi. Chodźmy. Duch ruszył powoli, a Scrooge za nim. Zdawało mu się, że cień ducha porywa go i podtrzymuje. Nie można powiedzieć, że weszli do miasta. To raczej miasto, wyrósłszy jakby spod ziemi, otoczyło ich nagle szumem i gwarem. Od razu znaleźli się w samym sercu Londynu, na giełdzie, wśród tłumu kupców, śpiesznie przechodzących tam z powrotem, rzeczących pełnymi kieszeniami złota i srebra, zbierających się w niewielkie grupy w celu odbycia narad lub zawarcia transakcji. Wszyscy oni byli bardzo zajęci. Spoglądali na zegarki lub zamyśleni bawili się kosztownymi brelkami i tym podobne. Obraz ten Scrooge znał doskonale. Widywał go bardzo często. Duch zatrzymał się przy niewielkiej grupce ludzi. Scrooge, zauważywszy, że jego ręka tę właśnie grupę wskazuje, przybliżył się i usłyszał następującą rozmowę. Nie, mówił wysoki, tłusty jegomość z dużym podbródkiem. Wiem tylko tyle, że umarł. Kiedy? Zapytał inny. Podobno wczoraj w nocy. Jaki powód? Co mu się stało? Zagadnął trzeci, racząc obficie tabaką ze srebrnej tabakiery. Sądziłem, że już nigdy nie umrze. Bóg raczy wiedzieć, co mu się stało, odparł pierwszy, ziewając przeciągle. Ciekawa rzecz, co zrobił z pieniędzmi? Zapytał jego z purpurową twarzą i naroślą tłuszczu na końcu nosa,
przypominającą korale indyka. Nie wiem, doprawdy, odparł Jagomość z dużym podbródkiem. Może zapisał swoim wspólnikom. To wie, że nie ja będę jego spadkobiercą. Dowcip ten przyjęto wybuchem śmiechu. Zdaje mi się, ciągnął dalej Jagomość z podbródkiem, że będzie miał marny pogrzeb. Jestem pewien, że wystrój kościoła i karawanu niedrogo będą kosztowały, bo nie znam nikogo, kto by chciał pójść za jego trumną. A gdybyśmy tak bez zaproszenia odprowadzili go do grobu? Jeżeli wyprawią porządną stypę, to nie mam nic przeciwko temu, wtrącił jego myśl w okularach. Za takie poświęcenie coś się przecież należy. Gromadka znów się roześmiała. Jak widzę, jestem najbardziej bezinteresowny, odezwał się jego mąż z podbródkiem. Nigdy nie chodzę na cmentarz i nie ubiegam się o stypy, ale jeżeli któryś z was wybierze się na ten pogrzeb, ja chętnie będę mu towarzyszyć. Prawdę mówiąc, poniekąd sympatyzowaliśmy ze sobą. Przy spotkaniu zawsze wymienialiśmy choć kilka słów. No, tymczasem do widzenia, moi panowie. Gromadka rozeszła się i zniknęła w tłumie, a Scrooge, który poznał wszystkich rozmawiających, zwrócił oczy na ducha, jak gdyby oczekując wyjaśnienia tego, co usłyszał. Zamiast odpowiedzi, duch pomknął na ulicę i palcem wskazał dwóch rozmawiających mężczyzn. Scrooge nadstawił uszu w nadziei, że teraz zagadka się rozwiąże. Obu mężczyzn wskazanych przez ducha znał dobrze. Byli to bogaci i bardzo wpływowi giełdziarze. Scrooge usilnie zabiegał o pozyskanie ich szacunku i zaufania, oczywiście w znaczeniu czysto giełdowym. Witam pana, mówił jeden z nich. Jak zdrowie? Jest gorzej, odparł zapytany. A pańskie? Dziękuję, dobrze. A starego kutwę powołano nareszcie do obrachunku. Słyszałem o tym, ale nieznośnie zimno dziś mamy. Przecież to właściwa pora, święta Bożego Narodzenia. Pan nie jeździ na łyżwach? Co mi po tym? Mam co innego na głowie. Do widzenia. Do widzenia. Szybko opuścili gwarną część miasta i zapuścili się w jedną z oddalonych dzielnic, gdzie Scrooge nigdy nie zaglądał, wiedząc, że miała jak najgorszą opinię. Zobaczył ciemne, pełne błota ulice. Domy, zaś i sklepy były nędzne. Mieszkańcy bosi, półnadzy, pijani, budzili obrzydzenie. Podwórza i korytarze dostrajały się do ludzi, od których tu się roiło. Była to dzielnica błota, nędzy i zbrodni. W tej oto strasznej dzielnicy znajdował się nędzny sklepik, w którym sprzedawano stare żelastwa, gałgany, stare butelki i kości. W szypiecu siedział wśród swoich towarów 70-letni człowiek. Scrooge i duch zjawili się przy nim w chwili, kiedy do sklepu weszła kobieta dźwigająca ciężki tłumok. Tuż za nią, także z tłumokiem, weszła druga. Potem mężczyzna w czarnym, mocno spłowiałym ubraniu. Wszyscy troje niezmiernie się zdziwili, poznawszy się nawzajem. Przez chwilę panowało milczenie, wreszcie owa trójka wybuchnęła głośnym śmiechem. — To dopiero zdarzenie! — zawołała pierwsza kobieta. — Musi być porządek. Najpierw posługaczka, potem praczka, a w końcu przedsiębiorca pogrzebowy. No patrz, Joe, zeszliśmy się tu jak umówieni, nieprawdaż? W każdym razie nie mogliście wybrać lepszego miejsca na schadzkę, rzekł Joe, wyjmując z ust fajkę. Kobieta, która weszła pierwsza, rzuciła na podłogę swój tłumok. Usiadła w swobodnej pozie na stołku i splutrzy dłonie na kolanie spoglądała na dwójkę towarzyszy. Więc cóż, przecież wszystko w porządku, moja pani Wilber, odezwała się po chwili. Jestem zdania, że każdy człowiek powinien myśleć o sobie. On przez całe życie tylko tym się zajmował. Święta prawda, odparła praczka. Nikt na świecie nie dbał o siebie tak jak on. Nikt na świecie. Dlaczegoż więc ma pani takie wystraszone oczy, jakby się czegoś bała? Powiadam, że wszystko jest w porządku i koniec. Wilki przecież nie rzucają się na siebie, a kruk krukowi oka nie wykole. Byłoby głupio, gdybyśmy mieli przeszkadzać sobie nawzajem w interesach. Zapewne, potaknęła pani Wilber.
W takim razie wszystko w porządku, prawiła posługaczka. Nie wracajmy do dnia wczorajszego, to do niczego nie doprowadzi. Zresztą czego się obawiać? Trochę drobiazgów nikogo nie zuboży, a nieboszczyk się o nie nie upomni. Zapewne, zapewne, znów potwierdziła pani Wilber. Gdyby ten podły kutwa chciał uchronić swoje rzeczy od zmarnowania, mówiła posługaczka, mógł uczynić to łatwo, postępując jak wszyscy uczciwi ludzie. Dlaczegoż nie postarał się, żeby w chwili śmierci była przy nim jakaś dobra dusza? Nie chciał tego, nie postarał się, więc zginął marnie w kącie, gorzej niż pies. Święta prawda, potwierdziła pani Wilber. Co posiał, to i zebrał. Zapewniam cię, ojcze Joe, rzekła poważnie posługaczka, że wobec takiego człowieka wszystkie skrupuły byłyby śmieszne. Tak jest, uważałabym się za naiwną, gdybym nie skorzystała z takiej okazji i niczego sobie nie wzięła. Jeszcze więcej bym o nim powiedziała, gdybym nie miała głowy zajętej czym innym, tym, z czym tu przyszłam. No, Joe, rozwiąż tłumok, powiedz, co to warte. Joe ukląkł na ziemi, rozmotawszy nieskończoną liczbę słupów, wydobył ogromny zwój ciemnej materii. Co to takiego? Mruknął pod nosem. To jego kołdra? Zapytał Joe. A czyja? Nie zaziębi się przecież bez niej i nie dostanie kataru. Nie o to chodzi, przerwał Joe. Obawiam się, czy nie umarł na jakąś zaraźliwą chorobę. Bądź spokojny, ojcze Joe, zapewniła go posługaczka. Nie byłabym tak spragniona jego towarzystwa, żebym się miała narazić na niebezpieczeństwo. Nie kręciłabym się przy nim, gdyby go toczyła jakaś zaraza. Miłe mi jeszcze życie. Przypatrz się tej koszuli, ojcze Joe. Zaręczam cię, że możesz wypatrzeć oczy, a nie znajdziesz ani jednej dziurki, nawet śladu przetarcia. To najlepsza koszula, jaką nieboszczyk posiadał. Szczęście, że tam byłam, bo by ją zmarnowali. W jaki sposób? Zapytał zaciekawiony Joe. Włożyliby ją na nieboszczyka i pochowali go w niej, odparła śmiejąc się posługaczka. Znalazł się nawet jakiś głupiec, co ją już włożył na trupa. Spostrzegłam to w porę i zdjęłam z niego tę piękną sztukę białego płótna. W perkalu pójść do grobu nie łaska? Sądzę, że perkal jest najstosowniejszy dla nieboszczyków, a szczególnie dla tego starego Sknery. Scrooge z przerażeniem przysłuchiwał się tej rozmowie. Ludzie ci, siedzący ciasno jeden przy drugim, wokół zdobyczy sprawiali wrażenie drapieżnych zwierząt. Budzili w nim taki wstręt, jak bezwstydne demony prowadzące targ o świeżego trupa. Ha, ha, rozprawiała w dalszym ciągu posługaczka, zaśmiewając się, gdy Joe wydobył z ukrycia flanelowy worek z pieniędzmi. Odliczał każdemu z trójki przypadającą należność. To była jedyna dobra rzecz, na jaką zdobył się w całym swoim życiu. Zawsze wszystkich otrącał od siebie. Pewnie po to, żebyśmy mogli pożywić się po jego śmierci. Ha, ha. Duchu, szepnął Scrooge, brząc jak wieprz. Zrozumiałem wszystko. Zrozumiałem. Los tego nieszczęśnika może być moim losem. Do takiego końca prowadzi życie, jakie pędzę. Boże miłosierny, co ja widzę? Po tym okrzyku cofnął się przerażony. Obraz zmienił się i nagle Scrooge znalazł się tuż przy łóżku bez kotar, na którym pod brudnym prześcieradłem ktoś leży. W straszny sposób wyjaśniło się wszystko, co przed chwilą widział i słyszał. Scrooge spojrzał na ducha. Jego ręka wskazywała głowę trupa. Ciało było tak niedbale ukryte, że wystarczało jedno dotknięcie, aby je odsłonić. Scrooge chciał to uczynić, pragnął zobaczyć twarz nieboszczyka, ale brakło mu sił. O zimna, straszna śmierci! Możesz tu sobie wznieść tron i otoczyć go wszystkimi okropnościami, jakimi rozporządzasz, gdyż to jest twoje królestwo. Lecz nie jesteś w stanie skazić ani jednego włosa na głowie umiłowane, nie możesz skazić ani jednego rysu szlachetnej twarzy. Cóż z tego, że ręka takiego człowieka stężeje i bezwładnie opadnie? Co z tego, że jego krew stężeje,
a serce przestanie bić. Ta ręka była otwarta, hojna i dobroczynna. To serce czuło i kochało gorąco. Nikt tych słów nie mówił, a jednak Scrooge dokładnie je słyszał, gdy patrzy na leżącego na łóżku nieboszczyka. Gdyby ten człowiek ożył, myślał Scrooge, gdyby mógł rozpocząć nowe życie, co by powiedział o swojej przeszłości? Skąpstwo, chciwość, pragnienie wzbogacenia się, wszystko to sprawiło taki straszny koniec. Zastygły trup leży pod zlachmanionym przecieranem, opuszczony, ponury i pustym domu. I nie ma na świecie człowieka, który by powiedział: on wyświadczy mi kiedyś przysługę, powiedział mi dobre słowo, kiedy potrzebowałem pociechy, teraz odwdzięczył się za to. O duchu, zawołał Scrooge, jeżeli istnieje chociaż jeden człowiek, którego śmierć tego nieszczęśnika zmartwiła, pokaż mi go, błagam cię. Duch rozpostrał nad nim cały, jakby skrzydła, po czym opuścił go i chwilę potem Scrooge ujrzał jasny, słoneczny pokój, a w nim matkę z dziećmi. Matka oczekiwała kogoś z wielkim niepokojem. Chodziła od okna do okna. Zdrygała się przy najmniejszym szeleście. Wyglądała na ulicę. Spoglądała na zegar ścienny. Wreszcie usłyszała oczekiwane stuknięcie drzwi. Podbiegła, by je otworzyć. Był to jej mąż, człowiek jeszcze młody, lecz znużony i sterany ciężkim życiem. Jego twarz miała w tej chwili dziwny wyraz. Malowała się na niej radość, jakby się wstydził i chciał ją ukryć. Zasiedli do stołu, aby spożyć obiad. Przygrzewany na piecu, żona zapaliła nieśmiało. No i jakie nowiny? On milczał, wyraźnie zwlekał z odpowiedzią. Dobre czy złe? Delikatnie ponaglała żona. Złe, odparł. Więc jesteśmy zrujnowani? Nie, Karolino. Jest jeszcze nadzieja. Czy on poczeka? Spytała ona. Byłby to prawdziwy cud, ale po nim czegoś takiego spodziewać się nie można. On już nic nie może zrobić. Umarł. Żona była dobrą, zacną kobietą. Wystarczyło spojrzeć na nią, żeby się o tym przekonać. Po tym, co usłyszała od męża, poczuła taką ulgę, że podziękowała za nią Bogu, chociaż zaraz ogarnął ją żal i wstyd, że się poddała takiemu egoizmowi. Wielki ciężar, jakby spadł im z serca. Nawet twarzyczki dzieci, przysłuchujących się rozmowie rodziców, której przecież dokładnie nie rozumiały, zajaśniały radością. Śmierć tego człowieka wniosła odrobinę szczęścia do biednego domu. Duchu, odezwał się Scrooge, pokaż mi śmierć, której towarzyszy miłość i żal. Inaczej był straszny pokój, któryśmy niedawno opuścili, wciąż będzie mnie prześladował. Duch powiódł go przez kilka dobrze mu znanych ulic. W drodze Scrooge rozglądał się na wszystkie strony, w nadziei, że zobaczy swą postać, ale daremnie. Weszli do domu biednego Boba Karcicza, do którego samego mieszkania, które Scrooge niedawno odwiedził. Zastali tam matkę z dziećmi. W pokoju panowała cisza. Zwykłe swawole maluchy, braciszek i siostra, siedziały teraz cichutko w kącie pokoju i nie spuszczały oczu z Piotra, pochylonego nad otwartą książką. Matka i starsza córka szyły,
On zaś wziął dziecko i postawił wśród nich. Kto wypowiedział te słowa? Przecież to nie sen. Scrooge słyszał je wyraźnie. Widocznie Piotr je odczytał głośno w chwili, gdy duch ze Scroogem przestępowali po pokoju. Dlaczego chłopiec tak nagle przerwał czytanie? Matka położyła robotę na stole i zakryła twarz dłońmi. Oczy mnie bolą od koloru tej tkaniny, szepnęła. Od koloru tkaniny? O biedny maleńki Tim. Już mi lepiej, rzekła po chwili. Prawdopodobnie szycie przy świetle męczy moje oczy, ale nie chcę, żeby ojciec to zauważył. Zapewne niedługo wróci. Powinien już być w domu. To prawda, potwierdził Piotr, zamykając książkę. Czy zauważyłaś, mamo, że ojciec teraz chodzi znacznie wolniej niż dawniej? Zapanowała przykra cisza. Wreszcie matka spokojnym głosem, który raz tylko zadrżał, powiedziała. Pamiętam, jak chodził szybko, nawet bardzo szybko, z maleńkim Timem na plecach. Ja także, szepnął Piotr. Wszyscy kolejno powtórzyli. I ja także, bo przecież Tim nie był ciężki, mówiła dalej matka, pochylając się nad robotą. Przy tym tak bardzo go kochał, że nawet nie czuł jego ciężaru. Zdaje się, że ojciec wraca. Duchu, odezwał się Scrooge. Coś mi mówi, że chwila naszego rozstania zbliża się. Czuję to, chociaż nie wiem, jak to się odbędzie. Powiedz mi teraz, kim był ten człowiek, którego widzieliśmy na śmiertelnym łożu. Duch Wigilii przyszłości poprowadził go w taki sam sposób, jak wcześniej poprowadził do dzielnicy giełdowej. Teraz posuwa się bardzo szybko, nie zatrzymując się nigdzie. Ten pośpiech niepokoił Scroogea. Zaczął prosić, aby na chwilę się chociaż zatrzymał. Na tej ulicy, tłumaczył się, przez którą tak pędzimy, znajduje się mój kantor. Tu ogniskują się wszystkie moje interesy. Oto dom, w którym jest mój kantor. Pozwól mi zobaczyć, co tam się będzie działo w przyszłości. Duch zatrzymał się, lecz wskazywał ręką w inną stronę. Przecież tutaj jest mój dom. Dlaczego wskazujesz inne miejsce i chcesz mnie tam przeprowadzić? Nieubłagany duch wciąż trzymał wyciągniętą rękę wskazującą inny kierunek. Scrooge jednak pobiegł do okna swego kantoru i chciwie przylgnął do szyby. W lokalu i teraz był kantor, ale już nie jego. Zmieniło się umeblowanie, a na miejscu szefa siedział ktoś nieznany. Ręka ducha wciąż nie zmieniała kierunku. Byli na cmentarzu. Tu, pod ziemią, na głębokości kilku łokci, leżał ten nieszczęsny człowiek, którego nazwisko miał niebawem poznać. Zanim zbliżę się do grobowca, który mi wskazujesz, rzekł, odpowiedz mi na jedno jedyne pytanie. Chcę mianowicie wiedzieć, czy to, co widzę, jest obrazem tego, co musi się spełnić, czy też tego, co może nastąpić. Zamiast odpowiedzi, duch dotknął ręką mogiły, przy której stali. Zapewne, mówi dalej Scrooge, człowiek w życiu musi iść tą drogą, jaką sam sobie obrał i dojść do pewnych odpowiadających jej rezultatów. Ale jeżeli człowiek opuści dawną swoją drogę i skieruje się na inną, to przecież osiągnie też i inny rezultat. Powiedz, czy takie znaczenie mają obrazy, jakie mi pokazałeś? Duch wciąż stał nieruchomy, wskazując grobowiec. Scrooge, drżąc całym ciałem ze strachu, niemal pełznąc, przysunął się do grobowca i przeczytał na nim swoje własne nazwisko. Ebenezer Scrooge. Więc to siebie samego widziałem? Zawołał, padając na kolana. Teraz palec ducha przesuwał się raz po raz od jego osoby do mogiły. Nie, duchu, o nie! Zawołał Scrooge. Duch wciąż powtarzał ten sam ruch ręką. Duchu! Krzyknął Scrooge, chwytając płaszcz widma. Wysłuchaj mnie, ja już nie jestem tym człowiekiem, jakim byłem do chwili spotkania się z tobą. Nie jestem i nigdy nie będę. Dlaczego pokazałeś mi tak straszne rzeczy? Czy dla mnie nie ma już ratunku? Ręka ducha po raz pierwszy zadrżała. O dobry duchu, błagał Scrooge, leżąc u stóp widma z twarzą zwróconą do ziemi. Zmiłuj się nade mną, ratuj mnie.
Powiedz, jeżeli zmienią życie, to zmienią też obrazy, jakie mi pokazałeś. Ręka widma poruszyła się jakby przytakująco. Odtąd z całej duszy będę czcił święta Bożego Narodzenia, przyrzekał ze skruchą Scrooge. I przez cały rok będę na nie z radością czekał. Będę też pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystkie trzy duchy, które mnie odwiedziły, żyć będą we mnie. O duchu, powiedz, że mogę zetrzeć napis z tego grobowca. Z rozpaczą chwycił dłoń ducha. Ten usiłował ją wydrzeć, ale Scrooge trzymał ją z całej siły. Duch jednak był silniejszy od niego i uwolnił rękę. Będę żył pamiętając o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, przyrzekał sobie wstając. Duchy trzech czasów pokonały mnie zupełnie. O Jakubie Marley, cześć i błogosławieństwo niebiosom i Wigilii Bożego Narodzenia za ich dobrodziejstwo. Składam im dzięki na kolanach, stary Jakubie Marley. Tak jest, na kolanach. Był tak podniecony i ożywiony dobrymi zamiarami, że jego słaby, drżący głos nie odpowiedział sile przypomniających go uczuć. Łkał gwałtownie, a twarz jego zalewały strumienie łez. Są na swoim miejscu, zawołał, całując kotary łóżka. Nikt ich nie zerwał, nikt ich nie naruszył. Nikt nie naruszył ich pierścieni. Jestem tutaj, a obrazy tego, co się zdarzyć mogło, mogą jeszcze być rozwiane. Wiem, że one znikną. Jestem o tym przekonany. Jego drżące ze wzruszenia ręce nie mogły poradzić sobie z ubraniem. Wdziewał rzeczy na lewą stronę, szarpał je i upuszczał. Słowem, wyprawiał z nimi istne awantury. Nie pojmuję doprawdy, co się ze mną dzieje, mówił, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Jestem lekki jak piórko, szczęśliwy jak anioł, wesoły jak student, oszołomiony jak pijak. Życzę wszystkim, całemu światu, wesołych świąt i pomyślnego nowego roku. Wiwat! W podskokach pobiegł do pokoju bawialnego i tam przystanął zadyszany. Wszystko w porządku, wołał, rozglądając się dookoła. Oto rondele, w którym odgrzewałem swój klejk, a to drzwi, przez które wszedł duch Marleya. Oto miejsce, gdzie siedział duch świąt dzisiejszych. Okno, z którego patrzyłem na błądzące w powietrzu duchy. Wszystko w porządku. Wszystko na swoim miejscu. To się naprawdę działo. Ha, ha. U człowieka, który przez tyle lat nie wiedział, co to śmiech, teraz brzmiał on dziwnie. Był to jakby początek radosnego uśmiechu przyszłości. Nie wiem, którego dziś mamy, mówił sam do siebie Scrooge. Nie wiem też, jak długo przebywałem z duchami. Jestem jak nowo narodzone dziecko. Mniejsza z tym. Właściwie pragnę być dzieckiem. Wiwat! Co to dziś mamy za dzień? Zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym ubraniu, który zatrzymał się przed oknem, bo może chciał się Scrooge'owi przypatrzeć. Co? Mruknął zdziwiony chłopiec. Pytam, jaki dziś dzień mamy, mój chłopcze? Powtórzył Scrooge. Dzisiaj? Oczywiście Boże Narodzenie. Boże Narodzenie? Szepnął Scrooge. Więc go nie straciłem. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Pewnie mogą one robić wszystko, co im się żywnie podoba. Kto by w to śmiał wątpić? Hej, podejdź tu bliżej, miły chłopcze. Czego pan sobie życzy? Czy wiesz, gdzie jest sklep z drobiem? Z bitym drobiem? O tak, na rogu drugiej ulicy. Wiem, znam doskonale ten sklep. Mądry chłopak, szepnął do siebie Scrooge. Bardzo roztropny chłopak. A głośno dodał. Nie wiesz przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczoraj wieczorem jeszcze wisiał w oknie wystawy? Aha, tego jak nie przymierzając ja cały. Dowcipny chłopak, zachwycał się Scrooge. Prawdziwa przyjemność rozmawiać z takim malcem. Tak, tak, mój koteczku ten sam. Wisi jeszcze. Czy to możliwe? Zawołał Scrooge uradowany. A więc biegnij i kup go. Pan sobie ze mnie żartuje, wzruszył ramionami chłopiec. Ależ nie, wcale nie żartuję, zapewnił Scrooge. Mówię najzupełniej serio. Idź, kup tego indyka i każ go przynieść tutaj, a ja wskażę, komu go należy doręczyć. Wróć tu ze służącym sklepowym, dostaniesz za to szylinga. Chłopiec pomknął jak kula. Pośle tego indyka mojemu pomocnikowi, szeptał do siebie Scrooge, zacierając ręce i uśmiechając się wesoło. Ręczę, że mu nawet na myśl nie przyjdzie, kto mu go przysyła. Indyk jest co najmniej dwa razy tak duży jak Tiny Tim. Jestem pewien, że Bob nie będzie się gniewał za tę niespodziankę. To się nazywa figiel.
Napisał adres niezupełnie pewną ręką. Zszedł na dół otworzyć drzwi i czekał tam na indyka. Gdy stał przed drzwiami, uwagę jego zwróciła kołatka. Poczciwa, będę cię kochał, dopóki życia mi starczy. Zawołał, głaszcząc ją pieszczotliwie. Dziwna rzecz, że nigdy przedtem nie zwróciłem na nią uwagi. Jak ona sympatycznie wygląda. Lecz oto indyk. Hej, daj go tutaj. Jak się masz, chłopcze? Życzę ci wesołych świąt. Indyk był ogromny. Trudno było wprost uwierzyć, żeby tak wielki i ciężki ptak mógł się utrzymać na własnych nogach. Ależ przyjacielu, rzekł Scrooge, nie dodźwigasz go do Camden Town. Musisz wziąć dorożkę. Ogoliwszy się, przywdział najlepsze ubranie i wyszedł przejść się nieco. Przeszedłszy kilka kroków, spostrzegł idącego naprzeciw poważnego dżentelmena, który odwiedził go wczoraj w kantorze, pytając: firma Scrooge i Marley, jeśli się nie mylę? Scrooge doznał uczucia wstydu na myśl, że człowiek ten obrzuci go pogardliwym wzrokiem, lecz jednocześnie zrozumiał, jak powinien postąpić. Zbliżył się do niego, chwycił za obie ręce i ściskając je powiedział: witam pana, jakże zdrowie? Spodziewam się, że wczorajsza kwestia udała się, nieprawdaż? Pański sposób myślenia jest bardzo szlachetny. Zaszczyt panu przynosi. Życzę panu wesołych świąt. Pan Scrooge? Tak, to moje nazwisko. Niech mi będzie wolno usprawiedliwić się przed panem. Otóż, czy nie mógłbym prosić pana? Tu Scrooge coś mu szepnął do ucha. Czy ja dobrze usłyszałem? Zawołał tamten oszołomiony. Drogi panie Scrooge, czy pan to mówi serio? Najzupełniej serio, zapewniał Scrooge. Ani pensa mniej. Przecież płacę stary dług. Więc kiedy mogę się pana spodziewać? Ale, drogi panie, odpowiedział jegomość, serdecznie ściskając dłoń Scroogea. Nie wiem doprawdy, jak mam panu dziękować za tak hojną ofiarę. Ani słowa o tym, przerwał Scrooge. Bardzo pana proszę, niech to zostanie między nami. Zechce mnie pan tylko odwiedzić? Czy mogę na to liczyć? Ależ z całą pewnością, zawołał skwapliwie poważnie jegomość. Nie ulegało wątpliwości, że ma szczery i niezłomny zamiar jak najrychlej złożyć wizytę Scroogeowi. Dziękuję panu, rzekł Scrooge. Nieskończenie jestem panu wdzięczny. Do miłego zobaczenia. Wszedł do kościoła. Potem przeszedł kilka ulic, uważnie obserwując spotykanych ludzi. Głaskał pieszczotliwie główki mijających go dzieci, wypytywał i hojnie obdarzał żebraków, zaglądał do suteren i w okna mieszkań parterowych. Wszystko mu się nadzwyczajnie podobało. Nigdy nie przypuszczał, żeby zwykła przechadzka mogła dostarczyć takiej przyjemności. Po południu skierował się ku dzielnicy, w której mieszkał jego siostrzeniec. Kilkanaście razy przeszedł przed domem, zanim odważył się wejść do sieni i zapukać do drzwi. Czy pan jest w domu, moje dziecko? Spytał służącej młodej i ładnej dziewczyny. W domu, panie. Gdzie jest? W jadalni razem z panią. Niech pan pozwoli, zaprowadzę. Dziękuję ci, piękne dziecko, sam pójdę. Pan twój zna mnie dobrze. To rzekłszy, Scrooge zbliżył się do jadalni, ostrożnie nacisnął klamkę i wsunął głowę przez uchylone drzwi. W tej chwili właśnie odbywało się sprawdzanie świątecznie zastawionego stołu. Małżonkowie dokonywali tej czynności skrupulatnie, jak przystoi na młodą parę, która, jak zwykle, na tym punkcie jest bardzo wrażliwa i pragnęłaby pod tym względem stanąć ponad wszelką krytyką. Fred! Szepnął Scrooge. Kto tam? Krzyknął Fred. Któż u Boga? To ja, twój wuj, Scrooge. Przychodzę zjeść z wami obiad. Czy mogę wejść? Czy mogę wejść? Takie pytanie. Scrooge powinien był podziękować Bogu, że siostrzeniec z radości nie urwał mu ręki przy powitaniu. Nazajutrz Scrooge udał się do kantoru. Wstał wcześniej niż zwykle, gdyż postanowił złapać Boba na spóźnieniu. Bardzo tego pragnął i udało mu się. Miał tę przyjemność. Zegar wypił 9, a Boba jeszcze nie było.
Kwadrans po dziewiątej jeszcze go nie ma. Spóźnił się o całe 18,5 minuty. Scrooge otworzył szeroko drzwi swego pokoju, aby widzieć, jak Bob będzie się przemykał do swej wyziębionej komórki. Bob już w sieni zdjął kapelusz i szalik, a otworzywszy drzwi, natychmiast usiadł na swoim stoliku, a jego biurko zaczęło mu się od nowa. W jakim stoliku? Na stołku usiadł. Dobrze. Mogę od nowa? Tak. Oczywiście. I tam było Fred. Szepnął. Fred. Mhm. Fred. No okej. No słuchajcie, no to się zdarza, tak? Wszedł do kościoła. Potem przeszedł kilka ulic, uważnie obserwując spotykanych ludzi. Głaskał pieszczotliwie główki mijających go dzieci. Wypytywał i hojnie obdarzał żebraków. Zaglądał do suteren i w okna mieszkań parterowych. Wszystko mu się nadzwyczajnie podobało. Nigdy nie przypuszczał, żeby zwykła przechadzka mogła dostarczyć takiej przyjemności. Po południu skierował się ku dzielnicy, w której mieszkał jego siostrzeniec. Kilkanaście razy przeszedł przed domem, zanim odważył się wejść do sieni i zapukać do drzwi. Czy pan w domu, moje dziecko? Zapytał służącej, młodej i ładnej dziewczyny. W domu, panie. Gdzie jest? W jadalni, razem z panią. Niech pan pozwoli, zaprowadzę. Dziękuję ci, piękne dziecko, sam pójdę. Pan twój zna mnie dobrze. Pożegłszy, Scrooge zbliżył się do jadalni, ostrożnie nacisnął klamkę i wsunął głowę przez uchylone drzwi. W tej chwili właśnie odbywało się sprawdzanie świątecznie zastawionego stołu. Małżonkowie dokonywali tej czynności skrupulatnie, jak przystoi na młodą parę, która jest zwykle na tym punkcie bardzo wrażliwa i pragnęłaby pod tym względem stanąć ponad wszelką krytyką. Fred! Szepnął Scrooge. Kto tam? Krzyknął Fred. Któż u Boga? To ja, twój wuj, Scrooge. Przychodzę zjeść z wami obiad. Czy mogę wejść? Czy mogę wejść? Takie pytanie. Scrooge powinien był podziękować Bogu, że siostrzeniec z radości nie urwał mu ręki przy powitaniu. Nazajutrz Scrooge udał się do kantoru. Wstał wcześniej niż zwykle, gdyż postanowił złapać Boba na spóźnieniu. Bardzo tego pragnął i udało mu się. Miał tę przyjemność. Zegar wybił dziewiątą, a Boba jeszcze nie było. Kwadrans po dziewiątej, jeszcze go nie ma. Spóźnił się o całe 18,5 minuty. Scrooge otworzył szeroko drzwi swojego pokoju, aby widzieć, jak Bob będzie się przemykał do swej wyziębionej komórki. Bob już w sieni zdjął kapelusz i szalik, a otworzywszy drzwi, natychmiast usiadł na swoim stołku i jego pióro zaczęło tak szybko posuwać się po papierze, jakby chciało dogonić stracony czas. A to co? Burknął Scrooge, starając się swemu głosowi nadać ton jak najbardziej surowy. Jak można tak się opóźniać? Co pan sobie myśli? Wiem, zawiniłem, szepnął pokornie Bob. Bardzo pana przepraszam za spóźnienie. Spóźnienie? Burknął znowu Scrooge. Ja sądzę, że to porządne spóźnienie. Proszę tu do mnie. Przecież zdarzyło się to tylko raz w ciągu całego roku, usprawiedliwiał się Bob, wychodząc ze swojej nory. Nie powtórzy się to więcej, zapewniam pana. Wczoraj zabawiłem się trochę. Wszystko to bardzo pięknie, przerwał mu Scrooge. Muszę jednak oświadczyć panu, że wcale nie myślę dłużej znosić czegoś podobnego. Dlatego, ciągnął dalej, zeskakując szybko z krzesła i dając Bobowi takiego kuksańca, aż ten zatoczył się do swojej komórki. Dlatego podwyższam panu pensję. Bob, przerażony,
rzucił się do linii leżącej na kantorku. Miał zamiar schwycić Scrooge'a za kołnierz, zawołać ludzi i przy ich pomocy wpakować pryncypała w kaftan bezpieczeństwa. Nie doszło do tego. Życzę ci wesołych świąt, Robercie, odezwał się Scrooge tak poważnie i tak serdecznie, że nie można było wątpić w szczerość jego słów. Tym bardziej, że jednocześnie poklepał Boba po ramieniu z poufnością dobrego przyjaciela. Z całego serca pragnę, aby tegoroczne święta wynagrodziły ci wszystkie święta, któreś tu ze mną spędził. Tak jest, Robercie. Podwyższam ci pensję i dołożę wszelkich starań, aby postawić na nogi twoją rodzinę padającą z przepracowania. Rozpatrzymy tę sprawę dziś po południu przy szklance gorącego grogu. A teraz, Robercie, rozpal ogień w kominku i nie żałuj węgla. Scrooge zrobił więcej niż obiecał. Co zaś do maleńkiego Tima, który wcale nie umarł, stał się dlań drugim ojcem. Zmienił się zupełnie. Jego dusza pełna była pogody i radości. I to mu wystarczało do szczęścia. Z duchami więcej spotkań nie miał, natomiast pozawiązywał przyjaźnie z ludźmi i podtrzymywał je, a całe jego życie toczyło się wśród dobrych uczynków. Jak mówiono później, że nikt tak przykładnie nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia jak on. Życzę wam z całej duszy, żeby tak o was mówiono, drodzy czytelnicy, a także o mnie i o wszystkich, również o mieszkańcach Kostrzyna nad Odrą. A wtedy, jak pięknie powiedział maleńki Tim, Bóg będzie błogosławił wszystkim i każdemu z osobna.